Witam Państwa serdecznie na drugim zjeździe, na drugim posiedzeniu naszego seminarium tegorocznego, seminarium wolniwiczowskiego. Bardzo mi miło, że Państwo przybyliście, bo sezon wakacyjny się zaczął. W zasadzie wszyscy powinni być w Las Palmas, a wybrali audytorium Maksimum, co mnie bardzo cieszy. Mamy dzisiaj ze względu na przypadkowość świata zmianę w programie. W zasadzie będzie teatr jednego aktora. Dwa referaty wygłosi pan Patryk i Kosowski. I no, referaty były podawane na stronie. Wszystkiego zaraz się dowiemy. W pierwszej części przed przerwą będziemy mówić o osobowości profesora Wolniewicza. W drugiej części o pewnym temacie niezwykle głębokim i rozległym i można powiedzieć w ogromnym stopniu nietkniętym, jakim jest idea nieskończoności. No i myślę, że sprawy zapowiadają się interesująco. W takim razie proszę pana Patryka, żeby zaczął pierwszy referat. To pierwsze, co chciałem powiedzieć, to wyrazić podziękowania za zaproszenie i za możliwość wygłoszenia wykładu. Cieszy mnie ta możliwość nawet nie z przyczyn subiektywnych, no bo przecież Państwo tutaj nie przyszli dla mnie, tylko Państwo przyszli dla idei Wolniewicza. I to, że mamy okazję tutaj dzisiaj się spotkać, świadczy o tym, że to są idee żywe i one się jeszcze będą rozrastały, więc cieszy mnie ta okazja z powodów obiektywnych. Okej. To zrobimy tak. Może troszkę bliżej. Czy nam się coś tutaj zepsuje? Dobra. Teraz powinno być lepiej. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość wygłoszenia tych wykładów. Tematy są obydwa różne od siebie, aczkolwiek oba są, wydaje mi się, równie ciekawe. Więc może już przejdziemy od razu do pierwszego tematu, który nas dzisiaj czeka, czyli będziemy mówić o osobowości profesora Wolniewicza, a już będąc konkretnym, o pewnym pęknięciu, które w niej wystąpiło. Mianowicie, moim zdaniem i wydaje mi się, że nie tylko moim, w osobowości profesora Wolniewicza, mówiąc jego słowami, nastąpiło wielkie pęknięcie. To znaczy, że istniały w nim dwie powinności, których ze sobą się nie da pogodzić, więc musiała to być między tymi powinnościami jakaś walka, jakiś, powiedzmy, spór, który nastąpił. I jest to oczywiście wyraz tragizmu tej postaci. Profesor Wolniewicz był postacią tragiczną, tak jak nam pierwsza teza sugeruje mojego referatu. Tragizm ów polegał na tym, że obydwie te wartości, te właściwie powinności, które znajdują się w jego osobowości, to są powinności pozytywne, a jak pisał na przykład Mikołaj Berdyajew, tragizm życia ludzkiego polega nie na walce dobra ze złem, tylko na konflikcie właśnie pozytywnych wartości. I chodzi tu oczywiście o powinności mędrca i geniusza. W mojej opinii profesor Wolniewicz był jednocześnie i mędrcem, i geniuszem, a że to są powinności, których się pogodzić nie da, przynajmniej teoretycznie, to musiała tam nastąpić pewna walka. W historii filozofii właściwie to nie jest pierwszy taki przypadek, ani jakiś, nawet powiedziałbym, szczególnie niezwykły, bo na przykład jak Państwo czytali sobie Tatarkiewicza o świętym Augustynie, tam też jest powiedziane, że w świętym Augustynie było dwóch ludzi. Jeden był, powiedzmy, wielbicielem kultury humanistycznej, tak tam to jest nazwane, a drugi był poddanym kościołowi teologiem i raz jeden, raz drugi brał górę w świętym Augustynie. Podobnie wydaje mi się, że jest u Wolniewicza, że w jednym tekście czy w jednym wystąpieniu mówi Wolniewicz geniusz, a w innym Wolniewicz mędrzec. I tak, że tak powiem, ta przepychanka, mówiąc nieładnie, między nimi się odbywała. Wtrącę się. Nie, on jest tylko do nagrania. I proszę nie zakłócać obrad. Chcę się tutaj wtrącić, panie Patryku, nie po to, żeby przerywać wywód ze względów czysto kosmetycznych. Ja nie chciałem tego zmieniać w tezach, które pan przedstawił jako zapowiedź referatu. Proponowałbym tutaj pewną korektę językową, bo ona jest ważna. To, co pan mówił, jest całkowicie zrozumiałe, natomiast no, w osobowości Wolniewicza nie tkwiły powinności. Powinności to są stany rzeczy powinne i one tkwią na zewnątrz. Natomiast no, korekta byłaby taka, w istocie banalna,
że to, co pan mówił o dwojakiego rodzaju powinnościach, zamieniłbym na dwojakiego rodzaju skłonności. Okay. W tak... osobowości tkwią skłonności. Jedna skłonność w kierunku, prawda, dzieła, będzie pan za chwilę o tym mówił, filozoficznego, i to jest no, ta skłonność geniusza, a drugiego typu skłonność inna, prawda, w kierunku właśnie jakiegoś innego dobra, więc tragizm jest między tymi skłonnościami czy dążeniami dwojakiego typu. Zresztą to będzie za chwilę powiedziane, jak profesor Wolniewicz mówił o woli, to mówił, że jest to zbiór naszych skłonności i dążności pierwszych, więc tutaj też te pojęcie skłonności występuje. Więc dziękuję za korektę i przejdźmy może do następnego punktu, mianowicie takiego. Zanim w ogóle powiemy, czym jest geniusz, a czym jest mędrzec, czyli przejdziemy powiedzmy do sedna tego referatu i powiemy sobie, gdzie u Wolniewicza widać geniusza, a gdzie widać mędrca, to może powiemy sobie słowo a propos osobowości, pojęcia osobowości w filozofii Wolniewicza. Pierwsze, co trzeba było powiedzieć moim zdaniem, to to, że Wolniewicz traktuje osobowość jako coś obiektywnego. Jako pewną obiektywną kategorię, nie tak jak współczesny, powiedzmy, psychologizm, który mówi na przykład o inteligencji jako jakiejś tam inteligencji emocjonalnej, która się zmienia, kształtuje i tak dalej. Nie. Wolniewicz mówi, że osobowość to jest pewna wrodzona, powiedzmy, siłą przeznaczenia w człowieku obecna właśnie dążność czy skłonność. Tak? Osobowość, i tutaj w tym punkcie zrobię małą korektę co do tego, co jest napisane w tezach, bo tutaj jest pewna rzecz, którą trzeba by dopowiedzieć. Wolniewicz dzielił osobowość na trzy, albo można powiedzieć też na cztery różne segmenty. Pierwszym segmentem byłaby inteligencja i tutaj definiujemy inteligencję jako zdolność do odróżniania prawdy od fałszu. I tu już widzimy nawet w tej definicji, że mamy tutaj kategorie obiektywne prawdy czy fałszu, gdzie one w takich, powiedzmy, subiektywistycznych definicjach osobowości nie występują. Prawda i fałsz nie ma według większości, myślę, dzisiaj nic wspólnego z osobowością, czy skłonności dążenia do prawdy czy do fałszu, a zdaniem Wolniewicza ma. Więc człowiek inteligentny to jest taki, który ma pewną skłonność czy dążność do odróżniania prawdy od fałszu. To by był człowiek inteligentny. I tutaj ani mędrzec, ani geniusz nie są jakoś specjalnie różni, dlatego że i jeden, i drugi taką inteligencję posiada. I geniusz, i mędrzec są ludźmi inteligentnymi, oboje mają skłonności w dążeniu do prawdy. Bardzo silne. To jest pierwszy tak jakby segment osobowości. Drugi i tym, który jakby przysporzył mi chyba najwięcej problemów, jak się nad tym zastanawiałem, jest temperament. I temperament wydaje mi się, że w filozofii Wolniewicza można rozumieć dwojako. Raz jako pewną temperaturę uczuciową, tak to nazwijmy, czyli na przykład jeżeli ktoś jest flegmatykiem, ospałym, albo ktoś jest bardzo żywiołowy, tak, to są kwestie zawarte w obiektywnym, że tak powiem, segmencie temperamentu. Ale również, na co zwrócił mi uwagę dr Okołowski, w temperamencie albo, to też dyskusyjne, poza nim znajduje się coś takiego jak bierna wrażliwość. Poza. No, czyli już ustaliliśmy, że poza temperamentem znajduje się... Czy ustaliliśmy, odwołując się do słów samego profesora, on kiedyś przedstawiał. Skoro przerwałem, bardzo proszę, żeby pan się nie deprymował. Nie, oczywiście. Dla dobra referatu. Dla obiektywizmu. Profesor Wolniewicz przedstawiał te cztery składowe, ale nie osobowości, tylko rdzenia osobowości, bo tutaj pan trochę radykalnie sprawę ujął. Osobowość no, składa się z dwóch części. Wrodzonej i nabytej. Wrodzonej i nabytej, bo przecież to, że z Torunia pochodził profesor, nie miało wpływu na jego osobowość, miało. I to jest nabyte. To, że z kościoła rzymskiego, katolickiego, nabyte. Rozmaite sprawy są nabyte, składające się na tę część nabytą. Natomiast profesor mówi, i na to kładzie nacisk, i pan tak samo czyni, no jest w tym owocu pestka, jakiś rdzeń osobowości, który jest wrodzony i niezmienny. Proszę sobie przypomnieć ten rysunek profesora, który chyba w tekście losu. O idei losu, gdzie tam jest ta warstwa alfa, warstwa beta i warstwa gamma. Ta gamma jest w samym środku, to jest ten rdzeń i to nie ulega zmianie nigdy. I pan mówi o tym rdzeniu. Tak, jako o tym, że geniusz i mędrzec znajdują się w rdzeniu. I przerwałem panu na biernej wrażliwości.
Tak. Bierna wrażliwość to jest coś, co moglibyśmy nazwać mapą smaku. Ja to tak biorę też za doktorem Okołowskim. Jak to rozumieć w mojej opinii? No, tą bierną wrażliwość należy rozumieć tak, że jeżeli kogoś w ogóle porusza, na przykład muzyka Chopina, to też jest część tej biernej wrażliwości. Są ludzie, których na przykład porusza piękno matematyki, a są tacy, których porusza piękno muzyki Chopina. I to jest właśnie element tej biernej wrażliwości. No, taki przykład. Ojciec Bocheński pisał gdzieś, że może te rzępolenia Chopina i są piękne, ale ja tego nie słyszę, że dla mnie to jest jakby niesłyszalne. No ale ojciec Bocheński słyszał inne rzeczy, na przykład wiele ciekawych rzeczy na temat logiki pisał, tak? Czyli bierna wrażliwość to jest wrażliwość na pewne konkretne tematy, tak to nazwijmy, na pewne konkretne rzeczy, które nas poruszają. Ja mam tu jeszcze taką metaforę w zanadrzu, ponieważ ja w młodości byłem elektronik, a Państwo się wszyscy fizyki uczyliście w jakimś stopniu elementarnym, to myślę, że nie będzie to niezrozumiałe. To jest coś takiego, ta bierna wrażliwość w człowieku, jak w radioodbiorniku układ rezonansowy LC. On jest między anteną a odbiornikiem. I teraz jak kręcimy gałką i stroimy, to my zmieniamy tam pojemność kondensatora i zmieniamy indukcyjność cewki po to, żeby ten układ nastroił się na falę konkretną, albo na ojca Rydzyka, albo na RFM, jakieś tam inne, prawda? I jest podobnie w człowieku, to znaczy my mamy taki układ LC, który jest filtrem i on przepuszcza pewne fale, a innych nie przepuszcza, albo no dokładniej mówiąc, jedne przepuszcza łatwiej, a drugie trudniej, prawda? I ojciec Bocheński miał ten LC układ ustawiony tak, że Chopin tam nie wchodził. No dokładnie. Tak samo jak są ludzie, którzy są w stanie oglądać katalogi modowe dniami i nocami, a dla mnie nawet sekunda to są cierpienia, prawda? Każdy jakby ma inaczej ustawiony ten filtr, co innego go interesuje, mówiąc już tak bardzo, bardzo ogólnie. I to by była ta bierna wrażliwość. No ale trzymając się jeszcze przykładu profesora Wolniewicza, żywego przykładu, bo pamiętamy tę postać jako żywą, no to bym od razu powiedział, że ten filtr u profesora Wolniewicza był jakiś wielokanałowy, oczywiście, bo tam tak i matematyka poruszała jego duszę, i historia, no przede wszystkim filozofia, i historia, ale i biologia, oczywiście, i rozmaite jakieś fragmenty świata. I o tym też, prawda, będzie mowa, jak będziemy mówić o mędrcu, jako profesorze Wolniewiczu, jako mędrcu. Wróćmy na chwilę, bo tutaj oczywiście jest jakaś moja opinia, ale zobaczymy, jak to, że tak powiem, się ustawi. To, co napisałem, że temperament nie ma znaczenia w kontekście geniusza czy mędrca, to mi chodziło bardziej nie o bierną wrażliwość, absolutnie, tylko bardziej o to, czy ktoś jest melancholikiem, flegmatykiem i tak dalej. Tutaj jest taka szpilka, którą ja wbijam Schopenhauerowi, który się rozpisuje w tym swoim tekście o geniuszu, który no, jest bardzo dobry, ale tutaj moim zdaniem jest błąd i on pisze tam w wielu miejscach, że tylko melancholik może być geniuszem i podaje przykłady tam Goethego, Arystotelesa, ale argumentu tam nie ma, tam jest tylko odwołanie do autorytetu i w mojej opinii jest to absurd, żeby zamykać dla innych rodzajów temperamentu, w sensie temperatury, tak powiedzmy, drogę do geniusza, bo na przykład Wolniewicz na pewno melancholikiem nie był. Tak? A Schopenhauer tutaj robi taki wyjątek, że tylko melancholik, bo sam był melancholikiem i to jeszcze na własnym punkcie. No, to sprawa dyskusyjna. Ja bym raczej powiedział, czytając biografię Schopenhauera, że był cholerykiem. Zgoda. Sąsiadkę zepchnął ze schodów w straszliwej furii, więc to raczej nie zachowało. No, ale chodzi mi o to, że sam się uważał za melancholika. To, ale to nie on jest od tego, żeby to zdecydować. W każdym bądź razie o to mi chodziło w tej mojej tezie i tu się poprawiam, że ta temperatura, powiedzmy, nie ma za dużego wpływu na to, czy ktoś jest geniuszem, czy mędrcem, ale na pewno niebierna wrażliwość, tak? To jest, myślę, że już wyjaśnione. Może teraz przejdźmy do jakby najważniejszej części tego, co chcemy tutaj powiedzieć, do tego, co to w ogóle jest ten geniusz i mędrzec, bo jeżeli już mówimy o jakichś dwóch skłonnościach, które są obecne w profesorze Wolniewiczu, to wypadałoby powiedzieć, co to w ogóle są za skłonności i na czym polegają. Więc posłużymy się tutaj tabelką, która myślę, że będzie nam pomocna, widzą ją Państwo na rzutniku. Zacznijmy od geniusza. No, w geniuszu przede wszystkim tym, co się wyróżnia, jakimś takim znakiem rozpoznawczym,
jest dążenie do prawdy. Geniusz po prostu widzi sobie świat i chce się dowiedzieć, jaki on tak naprawdę jest. Schopenhauer ujmuje to w takich słowach, bo tutaj, jeżeli chodzi o geniusza, będziemy korzystać dużo z Schopenhauera, bo myślę, że on jako jedyny właściwie w całej filozofii dał taką porządną teorię geniuszu, ale na przykład zlekceważył mędrca, moim zdaniem. No, w każdym bądź razie, idąc dalej, Schopenhauer mówi o dążeniu do prawdy i o tym, co w ogóle widzi geniusz, to mówi tak, że geniusz widzi ten sam świat, co my wszyscy, tylko głębiej. To znaczy, tutaj by należało powiedzieć, że geniusz to nie mistyk. Mistyk by widział jakiś inny świat zupełnie, pewnie tylko jemu widoczny, a geniusz widzi to samo, co wszyscy, tylko głębiej, jakoś bardziej wyraźnie. Tak? Ukazuje się bardziej wyraźnie mu jakiś aspekt świata, w którym on jest genialny. Podam może przykład geniusza, żeby Państwu też coś zobrazować. Będziemy się obracać tutaj w obszarze filozofii, więc dajmy jakiegoś filozoficznego geniusza. W mojej opinii na przykład socjologicznym geniuszem był Karol Marx. Politycznym na pewno nie, ale socjologicznym można już powiedzieć, że był. O co mi tutaj chodzi? Na przykład jak mamy sobie w marksizmie to pojęcie kapitału, tak? Czy pieniądza. Dla normalnego człowieka, jakby go spytać, co to jest pieniądz, który nie jest geniuszem oczywiście, to by powiedział, że to jest środek wymiany dóbr, że to jest jakaś rzecz, za którą my kupujemy, powiedzmy, czy nabywamy jakieś dobra, a Marx widzi głębiej, mówi tak, nie. Pieniądz czy kapitał to jest pewien stosunek społeczny, pewien stosunek między ludźmi, który się wyraża, powiedzmy, w tej walce klasy. W mojej opinii jest to pewne genialne spojrzenie na sprawę, bo widzi się istotę pieniądza, istotę tego, czym on jest, czyli pewną relacją międzyludzką, a nie tylko powierzchownie jako pewien, powiedzmy, materiał czy środek do wymiany dóbr. I na tym by polegał geniusz socjologiczny Marksa, że on to dostrzegł. Generalnie dalej Schopenhauer mówi o tym, że geniusz widzi w jednej szczególnej sytuacji to, co w niej ogólne, to, co w niej podstawowe i najbardziej takie kluczowe. No więc w tym sensie u profesora Wolniewicza też widzimy taką dążność, gdzie on na przykład w powiedzmy jakimś konkretnym zachowaniu człowieka jest w stanie dojrzeć zło na przykład, tak? Czyli pewną podstawowy parametr, który w tym zachowaniu się odbywa i z czego to zachowanie się jakby wywodzi. Także pierwszym takim dla geniusza ważną sprawą jest dążenie do prawdy. To, że on w pewnym aspekcie, w którym jest genialny, chce po prostu wiedzieć, jak to z tą sprawą jest naprawdę. I nie obchodzą go przy tym żadne, że tak powiem, rzeczy dookoła. Geniusz działa trochę tak, znowu nawiązując do Schopenhauera, jak soczewka. Skupia światło w danej sprawie w jednym punkcie i mówi nam, co w tym punkcie widać. Tak? Idąc dalej, to można by powiedzieć, że geniusz tym się charakteryzuje, że posiada pewną miłość do pewnych spraw. Na przykład, jeżeli mówimy o geniuszu matematycznym, to posiada pewną miłość w sensie zaangażowania w pewne sprawy bardzo wysokiego, na przykład miłość do matematyki w przypadku geniusza matematycznego, a w przypadku na przykład profesora Wolniewicza byłaby to miłość do filozofii. Po prostu takie zaangażowanie w tą sprawę i chęć jej rozwiązania, pokazania, na czym ona tak naprawdę polega. I teraz taka sprawa, powiedzmy, już dalej by była, jakby to nazwać, rozpoznawcza. Skąd my wiemy, że ten Marx był geniuszem albo że Wolniewicz był geniuszem? Co o tym świadczy? No, o tym świadczy w przypadku geniusza jakieś dzieło. W przypadku na przykład Platona byłby to platonizm, w przypadku, nie wiem, Einsteina byłaby to szczególna teoria względności i to dzieło jest tym najważniejszym, na co się patrzy w geniuszu, tak? Po geniuszu pozostaje jego dzieło. Myślisz Albert Einstein, a w głowie masz teorię względności, tak? Więc geniusz tworzy dzieło, żyje dla tego dzieła, tym dziełem się, że tak powiem, karmi i ono jest treścią jego życia. I jeżeli ktoś rzeczywiście jest geniuszem, to po nim właśnie to widać, że dla niego to dzieło, ta sprawa jego, tak to nazwijmy, jest najważniejsza. Tak? I jeżeli mamy dzieło genialne, to jest jeszcze jedna taka rzecz, tutaj zacytuję profesora Wolniewicza. Skąd my w ogóle wiemy, że to dzieło konkretne jest genialne, a inne nie? Otóż jest bardzo prosty weryfikator, nawet niewielce skomplikowany, mianowicie czas. Jest takie z profesora Wolniewicza
zdanie. W takim krótkim dzienniku, gdzie on zapisywał wzorem Elsenberga jakieś aforyzmy, to jest chyba pierwsze w ogóle zdanie z tego dziennika, gdzie on cytuje Konfucjusza, który mówi, że nie ma takiej siły, tutaj parafrazuję, bo tak na pamięć nie pamiętam, nie ma takiej siły, która by sprawiła to, że jeżeli coś przetrwało próbę czasu przez dłuższy okres, tak, przez dłuższy czas, to żeby to było barachło, żeby to było coś bezsensownego. Jeżeli mamy na przykład jakąś boską komedię, która od średniowiecza do tej pory jest czytana, sprawdzana, weryfikowana i tak dalej, i tak dalej, i to się ostało tej próbie czasu, to wiemy, że mieliśmy do czynienia z dziełem genialnym. Co za czym idzie z geniuszem autora tego dzieła, tak? Także tutaj takim weryfikatorem przerwę byłby czas. Przerwę znowu na temat, bo przypomniał mi się aforyzm profesora Zbigniewa Musiała, który mówił wprawdzie o wielkości, odróżnianiu wielkości od małości, ale tutaj ta wielkość może być rozumiana synonimicznie, tak jak geniusz. Otóż profesor Musiał w ten sposób rzecz ujął, co idealnie się zgadza z tym, co pan powiedział, że to, co jest wielkie, jest żywe w każdej epoce. No oczywiście, właśnie o to chodzi. Tutaj to nie jest tak prosto, jak pan to sformułował, że my mamy to kryterium, które pozwala nam wyłowić dzieło genialne spośród milionów w ogóle ludzkich dzieł, no bo to trzeba liczyć w setkach lat, nie, no, albo w tysiącach lat, no to nas już nie będzie, a to się będzie nadal weryfikować. Natomiast no, zarówno pan, jak i ja żywimy takie przekonanie, że książki Wolniewicza będą za kilkaset lat czytane, tak jak są dzisiaj czytane. No tak, tak jak jest Szekspir czytany i Dostojewski i Homer. Prawda? Homer jest zweryfikowany na amen, bo już tyle wody upłynęło, że to w ogóle niepojęte, żeby no z panteonu literatury usunąć Homera, a także Szekspira. Dokładnie. Wszystkie, że tak powiem, naboje już krytycy wykorzystali i wszystkie się odbiły od ściany, prawda? Nie da się powiedzieć, że Homer to nie jest klasyka literatury. I tutaj znowu takie jedno zdanie z Schopenhauera, który przecież zalecał czytanie tylko dzieł klasycznych, no bo one są już zweryfikowane i wiemy, że do czynienia nie mamy z geniuszem. Oczywiście może to trochę przesada, żeby tylko dzieła klasyczne czytać, bo Wolniewicz może jeszcze dziełem klasycznym nie jest, ale będzie. I dlatego, że my wierzymy, że będzie, to tutaj wszyscy jesteśmy. Tak? Blask tego geniuszu jakoś nas oślepia i dlatego my tutaj staramy się przynajmniej zaprezentować szerszej publiczności to, że my tu widzimy jakieś dzieło genialne. Tak? No i oczywiście, tak jak mówię, po geniuszu zostaje dzieło. Po geniuszu, czystym geniuszu zostaje jego dzieło. Biografia nie jest taka istotna. Co by zmieniło to, żebyśmy się na przykład dowiedzieli, nie wiem, że jakiś geniusz typu Homer był niemiły dla sąsiada albo był moralnie wątpliwą postacią. No niewiele to zmienia, bo dalej dzieła Homera istnieją i są genialne. To znowu dobrze widać na przykładzie Schopenhauera, który był wrednym typem. Już nie będę rozwijał, tylko ten powtórzę przykład z sąsiadką, którą zrzucił ze schodów, ona do końca życia kulała, a on do końca życia alimenty musiał płacić. No ale to przecież nie ma żadnego wpływu ta jego wredność życiowa na wartość jego dzieła, które zostało. Dokładnie. Także no, jest coś takiego, że się oddziela dzieło od autora w przypadku geniusza. W przypadku niegenialnego autora to nie tak łatwo to zrobić, a w przypadku geniusza to wręcz samo się dzieje, tak? Że się oddziela dzieło od geniusza. Dlatego, że tak powiem, różni lewacy, tak to nazwijmy, mają taką tendencję, że szukają w biografiach geniuszy, którzy im się nie podobają, jakichś tam wątpliwie moralnych tendencji, żeby zdezawuować tak, dzieło. Oczywiście. Nie wiem, czy państwo słyszeli, że pomnik Davida Hume'a w Edynburgu został ostatnio zdewastowany, pomazany i tam wszystko co jedno i drugie, bo gdzieś tam w jego listach do przyjaciół dopatrzono się jakiegoś rasistowskiego dowcipu. Więc to jest jakby powód, który wcale nie był jakiś rasistowski, ale no wszystko jedno. Jest to powód do tego, żeby dzieło w ogóle Davida Hume'a już zapomnieć, jakby go nie było. No więc to nie jest uczciwa gra i to nie jest uczciwa weryfikacja. Że tak powiem. Także po geniuszu zostaje nie biografia jego, ale jego dzieło. I to jest w nim najważniejsze. I to jest jeszcze fajnie o tym Wolniewicz mówi, kiedy mówi o rozumie czynnym Arystotelesa w tym tekście o tym, o kłamstwie i o prawdzie. Tak?
Rozum czynny Arystoteles rozumiał jako taką pewną skarbnicę ludzkości, wszystkich rzeczy, które są w człowieku nieśmiertelne. No i geniusz do takich rzeczy aspiruje, próbuje do tego rozumu czynnego coś od siebie dodać. No i wydaje mi się, że w przypadku profesora Wolniewicza wiele jego tez w tym rozumie czynnym już się znajduje. W tym, co Arystoteles nazywał rozumem czynnym, tak? W tym pewnym zbiorze nieśmiertelnych dzieł ludzkich, tak? Więc to jest też ważne. Dalej, co można powiedzieć o geniuszu, to że geniusz działa w sferze faktów. Jego interesuje prawda, to jak jest, a nie to jak być powinno, bo jak wiemy właśnie od Davida Hume'a, to są dwie zupełnie różne sprawy, to jak jest i to jak być powinno. Nie można na podstawie znajomości jakichś faktów mówić, jak być powinno z tymi faktami. Fakty to fakty, wartości to wartości. I dlatego właśnie geniusza interesuje tylko i wyłącznie prawda, to jak jest, a to czy... ktoś z tego skorzysta, coś będzie jakby, czy w tym coś jest dobrego, czy nie, to już geniusza nie interesuje. On to zostawia jakby innym, tak? Więc on działa w sferze tylko i wyłącznie faktów, czyli jakby w sferze logiki, tak to nazwijmy. Dalej, co trzeba powiedzieć, to i to jest wielu ludzi też jakby oburza, albo sprawia, że geniusz im tak się nie podoba, że jego działalność ma charakter amisyjny. Geniusz nie tworzy ani dla narodu, ani dla rodziny, ani dla bliskich, ani dla innych ludzi, ani dla dobra społecznego, dla żadnej praktycznej sfery geniusz się nie odnosi. Geniusz się odnosi tylko do, że tak powiem, tych rzeczy niepraktycznych, czyli tego, jak faktycznie jest. Jest takie zdanie Schopenhauera, że niepraktyczność to jest patent szlachecki geniusza, tak? Że jemu wolno zajmować się rzeczami niepraktycznymi, zupełnie do niczego życiowego nieprzydatnymi, takimi jak na przykład, no dajmy na to ontologia sytuacji. Ja nie mówię, że w ontologii sytuacji przez to jest coś złego, właśnie nie. Właśnie przez swoją niepraktyczność i czystą teoretyczność ona się zapisuje jako element dzieła genialnego, tak? No i odbiorcą dzieła geniusza, to jest bardzo ważne tutaj, bo to bardzo różni geniusza od mędrca, odbiorcą geniusza jest cała ludzkość. Geniusz to jest charakter, ma, geniusz i jego działalność ma charakter globalny. Nie ma znaczenia, czy był Niemcem, czy był Chińczykiem, czy był Amerykaninem, Polakiem. Geniusz to geniusz, dlatego że w nim się liczy jego dzieło, a nie tak jak już wspomniałem, jego biografia. Więc działalność geniusza ma charakter niepraktyczny i działalność geniusza ma charakter globalny. Globalny tworzy dla całej ludzkości. Co zresztą widać po Schopenhauerze, który specjalnej miłości dla swojej ojczyzny nie miał, że tak powiem. On zawsze twierdził, że on tworzy dla całej ludzkości, że jego dzieło jest obiektywne w tym sensie, że nie ma znaczenia, kto będzie je czytał i w jakim kontekście, ono zawsze będzie prawdziwe. Zresztą tutaj też się wychodzi inspiracja Schopenhauera jakimiś wschodnimi nurtami, bo on się uważał za obywatela świata. I geniusz też w tym sensie jest w pewnym sensie obywatelem świata. No i co jeszcze różni geniusza od mędrca, to jest ostatnia sprawa. Jeszcze jedną później dopowiem, ale to tak na marginesie. Geniusz jest genialny w jednej dziedzinie. Ciężko powiedzieć, żeby można było być geniuszem, nie wiem, jednocześnie matematycznym i literackim, jednocześnie filozoficznym i niefilozoficznym, powiedzmy ścisłym i tak dalej, i tak dalej. Geniusz, właśnie jak soczewka, skupia się na jednym aspekcie rzeczywistości, na jednym, mówiąc tutaj atomizmem logicznym, na jednym fakcie, tak? Na jednej prawdzie, o, tak to nazwijmy, i ją stara się odkryć, opisać i innym ludziom ją przedstawić. To jest ważne w mędrcu, że właśnie on jest monotematyczny. W geniuszu. Tak. W geniuszu, przepraszam, tak. Geniusz jest monotematyczny. Geniusz jest monotematyczny, co oczywiście nie jakby im większy geniusz, tym ta monotematyczność jest trochę mniejsza oczywiście, bo na przykład u Schopenhauera znajdziemy dużo rzeczy i o antropologii, i o estetyce, i o wielu różnych tematach, ale zawsze z jednego punktu widzenia to jest filozoficznego, tak? No tak, ale z tego, co pan mówi, nie może wynikać, że tu jakaś sprzeczność wewnętrzna jest polegająca na tym, że w ogóle nie można być geniuszem w dwóch dziedzinach. No, nie, takie się zdarzały przypadki, chyba najbardziej takim spektakularnym jest Leibniz, który był geniuszem i do końca świata zostanie w obszarze matematyki i obszarze filozofii, i to są dwa, ale no, ograniczoność ludzkiego umysłu sprawia, że choćby czasu jest za mało, żeby się zajmować dwiema dziedzinami. No i w filozofii tych, powiedzmy, multigeniuszy, takich nazwijmy roboczo, kilku było. No Cartes już na przykład przecież też się zajmował matematyką, tak? I nie tylko filozofią. Więc ja nie mówię,
może znowu zbyt radykalnie powiedziałem. Chodzi mi po prostu o to, że w porównaniu do mędrca, bo robimy tu pewną komparatystykę, geniusz jest jednak monomaniakiem, tak jest. Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz sobie pomyślałem wczoraj się przygotowując do wykładu, ale nie wiem, tutaj poddaję to Państwu pod dyskusję, geniusz nie wzbudza takich kontrowersji jak mędrzec. Tak jak na przykład mamy Sokratesa, który był mędrcem, to go otruli, powiedzmy, czy jakiegoś innego mędrca społeczeństwo jakoś reaguje bardzo agresywnie na to, co on głosi, a geniusz to interesuje tak naprawdę tylko wąską grupę odbiorców, tą, którą interesuje jego tematyka, tak? I geniusz ma też to do siebie, że musi upłynąć pewien czas, żeby w ogóle był zrozumiały. Tutaj Schopenhauer pisze o tych daktylach słynnych, że geniusz jest jak daktyl, musi wyschnąć, żeby dobrze smakować, tak? Musi trochę czasu upłynąć, żeby ludzie w ogóle zrozumieli geniusz danego autora. W przypadku mędrca jest inaczej. No więc to by był, była kwestia... No, nie wiem, czy to tak można uogólnić. Zdarzają się takie odkrycia, które przecież należy przypisywać geniuszom, no, które mogą się zakończyć spaleniem na stosie. Więc to nie jest chyba tak... Dlatego ja to poddaję pod kontrowersję, bo tutaj nie jestem aż tak właśnie silnie przekonany o tym. Natomiast skoro pan tutaj wywołał imię Sokratesa, no to zatrzymałbym się na chwilę przy Sokratesie, bo właśnie też wczoraj zastanawiając się nad tym pańskim referatem, przyszło mi do głowy, że Sokrates jest jakby paralelną postacią do naszego bohatera. Oczywiście. Ja dlatego, to w swoim tekście dlatego że no on uchodzi powszechnie w dziejach za mędrca. Co? I myśmy się przyzwyczaili tak go traktować, to natomiast to był geniusz także. Znaczy Sokrates nic po sobie na piśmie nie zostawił, ale dzieło zostawił. Mówił rzeczy genialne, no chociażby zasada Sokratesa, albo to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku tutaj, o tej jego koncepcji daimonionu, która idealnie pasuje do sumienia. Więc takich odkryć można naliczyć ileś, które nie zostały przez nikogo przebite i bym myślał, że Sokrates zarówno geniusz, jak i mędrzec. Tak, w tekście takim pisanym, który przygotowywałem na ten referat, to właśnie to samo napisałem, poświęciłem fragmencik Sokratesowi, którego też bym uważał za jednocześnie i mędrca, i geniusza. Więc tutaj mieliśmy podobne myśli, się okazuje. No więc tak, więc tutaj mówiliśmy o geniuszu. A na przykład, nie wiem, czy się pan zgodzi, nie był mędrcem Platon. Może brzmi dziwnie, Platon raczej szaleniec, a nie mędrzec. Jakieś radykalne pomysły. Ale jest taka interpretacja państwa, gdzie czytałem bardzo dobra, gdzie podobno ma być to jakiś dialog pedagogiczny, gdzie tego Glaukona on chce czegoś nauczyć i wychować. W tym sensie. Czyli tak jak mędrzec chce pokazać, jak żyć. Tak? Oczywiście to, co on wymyśla tam w tym państwie, to nie jest za dobry pomysł, ale... A kolejny przykład, te przykłady po to, żeby lepiej sobie jakoś tutaj zobrazować, uświadomić całą sytuację. Jakoś nie słyszałem, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, żeby za mędrca uznawać Kanta. To by trzeba było z dziejów narodu niemieckiego wyczytać, że naród niemiecki Kanta traktuje jako mędrca. Chyba nigdy tak nie było. No żeby nie. Kant, on jest geniuszem, ale takim właśnie mono, prawda? Mhm. Tu się różni od Wolniewicza i się różni od Sokratesa. Więc tak, tutaj dla zobrazowania sytuacji. Tak. No i jak już, że tak powiem, przeszliśmy przez tą część genialną, to powiedzmy, co jest genialnego w profesorze Wolniewiczu, bo dla niego też tutaj jesteśmy. W mojej opinii sam profesor uważał za najbardziej genialne ze swoich tekstów dwa, to znaczy ten o istocie religii i ten o idei losu. Ja bym nie używał takiego słowa. W stosunku do siebie. Nie, absolutnie. Chodzi mi o to, to jest moja interpretacja. Wolniewicz w życiu by sobie nie powiedział, że jest geniuszem, no już bez przesady. Co pan zrobił najlepszego? No zrobiłem to i to. Tak, w tym sensie. Uważał za najlepsze swoje dzieła te właśnie dwa teksty. Ja bym powiedział, że to za mało. Ja bym powiedział, że w Wolniewiczu najgenialniejszy jest system. Ja twierdzę, zresztą doktor Okołowski myślę, też się zgodzi, że w Wolniewiczu jest system, w jego pismach. To znaczy, teraz już zadeklarujmy, wolniewiczyzm istnieje, czy filozofia Wolniewicza, czy system Wolniewicza istnieje
jest to system oczywiście jak każdy niezupełny. Jest taki tekst profesora, nad którym chyba się tak nie rozwodziliśmy na seminarium, ani w ogóle wydaje mi się, on jest trochę zapomniany. To jest drugi tekst z drugiego tomu Filozofii Wartości, Hermeneutyka Logiczna. I tam jest napisane, co to jest system, jak traktować system, co rozumieć przez system i jakby podstawić teksty Wolniewicza pod to, co on sam napisał, co jest systemem. No to pasuje jak puzzle. Pasuje jak puzzle. Trzeba by dokonać, powiedzmy, tej hermeneutyki logicznej względem tekstów Wolniewicza. I mamy system. Mamy system, który jest bardzo rozległy. To nie jest tak jak na przykład u Kartezjusza, że mamy, że nie mamy na przykład w nim etyki. Tak? U Wolniewicza jest właściwie jest etyka, i ontologia, i antropologia, i aksjologia. Także oczywiście, jak w każdym systemie są dziury, Wolniewicz na przykład nie pisał nic o miłości, mało pisał o nieskończoności, my to dzisiaj troszkę nadrobimy. Więc jakby są rzeczy, których on po prostu nie zrobił, ale mógłby, bo na podstawie pozostałych rzeczy, które on napisał, da się to logicznie wywnioskować. Za krótko żył, 90 lat. Tak jest, tylko 90 lat. Jak na filozofa to w sam raz, że tak powiem. I tak jak mówię, Wolniewicz system jest trochę do uzupełnienia, ale jest zrobiony, jest dzieło zrobione, jest dzieło genialne, jest system. I uwaga, co jest tutaj moim zdaniem ważne i trzeba o tym powiedzieć, ten system powstał w środowisku czy w epoce skrajnie niekorzystnej z perspektywy budowania systemu, bo przecież i rozrost wiedzy to trochę przeszkadza, i sam klimat w filozofii taki antysystemowy, gdzie się mówi już nie, to tam systemy, to można było w starożytności budować, albo ewentualnie tam za Kanta ostatni taki system powstał. Potem to już tylko poszczególne działy można by rozpatrywać, a taka wizja, powiedzmy, jak była w starożytności całościowa, to już nie do zrobienia. No oczywiście, że do zrobienia, bo mamy Wolniewicza, który to po prostu zrobił. Jest system profesora Wolniewicza i to jest jego dzieło genialne, to jest produkt końcowy jego geniuszu. O czymkolwiek byśmy nie myśleli, o czymkolwiek byśmy nie myśleli w kontekście, powiedzmy, filozofii, to wszystko da się podstawić jak podrównanie pod system Wolniewicza. I co byśmy nie myśleli o człowieku, i o świecie, i o miłości, i o śmierci, i o Panu Bogu, i o wszystkim, co byśmy chcieli powiedzieć, Wolniewicz gdzieś nam tutaj pomoże. Na tym polega system. System polega na tym, że to jest światopogląd, jakby to powiedział Stanisław Lem, ogólna teoria wszystkiego. I taka ogólna teoria wszystkiego u Wolniewicza istnieje. I w mojej opinii to jest jego produkt końcowy, tego geniuszu, i to jest i na tym polega jego geniusz. Nie mogę zrozumieć, panie Patryku, dlaczego oponenci, bo takich oponentów licznych pojawiły się całe plejady, nie mogą tego pojąć, że żaden system filozoficzny nigdy nie jest zupełny. To po pierwsze, a po drugie bym powiedział, że z małymi wyjątkami, zaraz je wymienię, żaden system wielki filozoficzny nie jest nigdy widoczny. No gdzie był widoczny system Platona? Jest on gdzieś uwidoczniony? Przecież to setki lat był ten system jakoś budowany przez rozmaite interpretacje. Oczywiście. Jedynym chyba takim, który mi do głowy przychodzi, który stworzył system gotowy, był święty Tomasz. Bierzemy sumę i tam mamy system, ale przecież ani u Arystotelesa nie ma systemu, ani u Leibnica nie ma systemu. To wszystko wymaga od następnych pokoleń wysiłku, scalania, komponowania, i identycznie jest z Wolniewiczem. No dokładnie. Także jeszcze raz odeślę państwa do tego tekstu Hermeneutyka Logiczna. Tam jest opisane, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby ten system z tekstów Wolniewicza wydobyć? On pewnie nie pisał o sobie, no nie miał takiej natury megalomana czy coś w tym stylu, ale tam jest wszystko napisane tak jakby narzędzie budowania takiego systemu. Wręcz przeciwnie, o tym mówiliśmy, może nawet pan o tym mówił na poprzednim seminarium. Wolniewicz reagował w ten sposób, kiedy nazywany był przez dziennikarzy filozofem, na przykład filozofem. Ja jestem profesorem filozofii. Filozofem to był Arystoteles. Prawda? Więc tutaj. No dokładnie. To wcale nie jeśli mógłbym pana prosić o puentę jakąś, bo
chciałbym, żebyśmy mieli 10 minut na dyskusję. A jest... Dobra, to teraz musimy szybko przejść do Mędrca, bo dopiero geniusza omówiliśmy. Mędrzec to jest troszkę inna postać i tutaj można by się kłócić, czy profesor Wolniewicz, ta jego strona Mędrca nie wypłynęła trochę później. Bo jednak te wcześniejsze dzieła są raczej dziełami genialnymi, a późniejszy okres jest dziełem raczej Mędrca. Chociaż temu przeczy na przykład tekst o Elsenbergu czy o Leibnizu z końcowego okresu jego twórczości. Słyszał pan o Mędrcu, który ma 18 lat? No nie, dokładnie, więc jakby tutaj moja intuicja jest poprawna, że Mędrzec się... Stany były 33 lata. W każdym bądź razie, tak, właśnie. Pan Faliński bardzo dobrą intuicję tutaj podpowiedział. Chyba takim podstawowym przykładem Mędrca w naszej kulturze i moim zdaniem, jeżeli ktoś mówi o Mędrcu i pomija to imię, to może już lepiej go nie czytać w ogóle. Chodzi tu oczywiście o Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest taką postacią w historii naszej kultury, której jego biografię znają prawie wszyscy. Jego drogę życia. Bo Mędrzec tym się różni od geniusza, że nie dla niego jest nie najważniejsze jakby jego dzieło, tylko jakby to powiedzieć, dążenie do dobra. Dążenie do dobra konkretnej wspólnoty. W przypadku, powiedzmy, Chrystusa byliby to chrześcijanie. W przypadku Konfucjusza byliby to jacyś Chińczycy, tak? I na tej zasadzie. Więc tutaj mamy z jednej strony dążenie do prawdy, z drugiej strony dążenie do dobra, ale nie dobra jakiejś ludzkości, tylko do dobra konkretnej wspólnoty. Tak? I tak jak Wolniewicz na przykład dążył do dobra swoich bliskich i też rodaków. Przez swój patriotyzm to wyrażał. No i czym się różni tutaj z drugiej strony Mędrzec, to jest miłość do konkretnych ludzi, tak? Miłość do bliskich, do rodaków, także jest to bardziej koncentryczna część osobowości. I u Wolniewicza to też bardzo wyraźnie widać. Na przykład w tym, że rozpoczął taką działalność publiczną w Głosie Racjonalnym, gdzie mówi do swoich rodaków, do Polaków, do chrześcijan, tak to nazwijmy, i próbuje im coś przekazać. I to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, żeby powiedzieć, że Mędrzec nie tworzy dzieła, tylko pokazuje, jak żyć. Pokazuje, jak żyć swoim przykładem. Mędrzec mało mówi. Jak Państwo sobie czytają Ewangelię, to tam Chrystus to raczej elaboratów nie pisał, tylko postawę pewną prezentował, pokazywał swoim apostołom, tak to nazwijmy, jak żyć, tak? Swoją drogę życia pokazywał. Zresztą jedno z najsłynniejszych dzieł traktujących chrześcijańskiej duchowości nazywa się o naśladowaniu Chrystusa, czyli o naśladowaniu Mędrca, tak można by to nazwać, tak? I tutaj jest jedna rzecz dalsza, o której też miałem wątpliwości, więc jeżeli gadam głupoty, to proszę mnie poprawić. Tak jak geniusza rozpoznajemy po dziele, to o tym, czy ktoś jest mędrcem, czy nie, decyduje o to, czy pozostawił po sobie po prostu wspólnotę wyznawców. Ludzi, którzy chcieli żyć tak jak on. Tak jak na przykład Chrystus zostawił apostołów, a później chrześcijan i chrześcijaństwo. Tak? I mędrzec też gromadzi wokół siebie siłą swojej osobowości, jakąś charyzmą, którą posiada, ludzi, którzy chcą żyć tak jak on, bo dla nich to życie jest jakieś... Tak, lepsze. Tutaj się wtrącę, nie chcąc Pana poprawiać, broń Boże, tylko może jakoś uzupełnić czy dopowiedzieć, bo tam w tej tabelce, którą widzimy, stoi napisane po prawej stronie, że po Mędrcu zostaje biografia. No to oczywiście za szerokie. To po mnie też zostanie biografia, bo mnie ktoś do Wikipedii wpisał. No to za szerokie, prawda? Ja bym powiedział, że zostaje żywa pamięć. A co to jest żywa pamięć? Ja to tak przynajmniej rozumiem, że to się zgadza z pańskim tutaj przykładem Jezusa Chrystusa. Żywa pamięć to jest na przykład stawianie sobie pytania, co by Wolniewicz powiedział, albo co by Wolniewicz zrobił. Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego podjęła taką a taką decyzję. Co by Wolniewicz na to powiedział? Co on by w tej sytuacji zrobił? To jest żywa pamięć i to jest właśnie ta, to, co zostaje po Mędrcu. Tak, dokładnie. Tak. Więc przejdźmy szybko przez tabelkę. Podstawowa różnica, jaka tu istnieje, jeszcze jest taka, że geniusz nie musi być autorytetem moralnym, a Mędrzec zawsze jest. To przykład Schopenhauera, nikt nie chciałby żyć jak Schopenhauer, ale może by chciał tak dużo wiedzieć jak Schopenhauer. Więc to jest ta podstawowa różnica. Mędrzec jest autorytetem moralnym. Zawsze. I to jest też jego taki jeden ze znaków rozpoznawczych, że swoją osobowością tworzy pewien autorytet moralny. Dalej idąc, trzeba powiedzieć, że tak jak geniusz działa w sferze faktów, mędrzec działa w sferze wartości. Dla mędrca najważniejsze jest to, jak powinniśmy żyć i chce to swoim postępowaniem przekazać innym, tak? Tym, jak, że tak powiem, się zachowuje.
Dalej, w odróżnieniu od geniusza, mędrzec prowadzi swoją działalność na zasadzie misji. Tak jak na przykład pewną misję miał Sokrates. Chciał tych Ateńczyków w dobie, jak ktoś czytał historię Grecji, w dobie potężnego kryzysu ekonomicznego, moralnego, politycznego, pełnego korupcji i tak dalej, miał taką misję, żeby przez swoją działalność tych Ateńczyków jakoś z tego, mówiąc kolokwialnie, bagna wydobyć. Czyli ma konkretną rzecz do zrobienia. Konkretny cel, konkretną misję, którą chce zrealizować. Historyczną czy społeczną i tak dalej. Geniusz nie. Geniusz po prostu do historii się odnosi jako całości. Idąc dalej, mędrzec, działa nie dla całej ludzkości, nie dla swojego dzieła, tylko dla konkretnej wspólnoty. Tak jak profesor Wolniewicz działał dla Polaków, dla Polski, dla Polaków i też oczywiście na pewno dla swoich bliskich. I tu się też wyraża ta miłość do ludzi i próba działania po to, żeby tym ludziom jakoś się żyło lepiej albo bardziej godnie, tak to możemy nazwać też, tak? No i tym się różni geniusz od mędrca i tutaj jest bardzo dobry przykład mędrca w Panu Tadeuszu. Maciej Dobrzyński tam jest opisany jako ktoś, kto te wszystkie cechy posiada, więc jak ktoś by chciał do Pana Tadeusza się odnieść, to tam można też taką postać znaleźć. Właśnie nie geniusza, a mędrca. I ostatnią rzeczą, którą w tabelce powiemy, to jest to, że mędrzec posiada rozległą wiedzę, jest polihistorem. No i cóż lepszego niż profesor Wolniewicz? Odpalmy sobie głos racjonalny. Tam jest i o historii, i o polityce, i o biologii, i o chemii, i o fizyce, i o moralności, i o filozofii. Tak szczerze to się wydaje, że nie ma obszaru, którego by profesor Wolniewicz nie dotykał. I o sztuce, i o muzyce, i o czym tylko byśmy chcieli. I wiedza profesora Wolniewicza w każdym z tych obszarów jest dla postronnych zatrważająca, wręcz bym powiedział. Więc tak, to są te podstawowe różnice między geniuszem a mędrcem. I dążąc już do ostatniego zdania, do puenty, w mojej opinii skłonności mędrca u Wolniewicza polegały na tym, że chciał przekazać pewną postawę, którą możemy nazwać postawą wolniewiczowską i polegała ona na, mówiąc za Eisenbergiem, mężnym stawaniu w walce z bytem, tak? Na tym, żeby się nigdy nie poddawać, żeby walczyć o swoje i żeby nigdy nie ustępować, kiedy na świecie się dzieje zło. Na tym polegała, mi się wydaje, postawa mędrca Wolniewicza. I tak już do puenty przystępując, zapraszam Państwa do dyskusji i do... Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten referat. Proszę wziąć pod uwagę... Proszę wziąć pod uwagę, że ja przerywałem wielokrotnie i to z mojej winy się częściowo wydłużyło. Natomiast teraz mamy przynajmniej 10 minut na dyskusję, a możemy sobie przedłużyć, krojąc kawałek przerwy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak, ja miałem dwie uwagi. Pierwsza do pana profesora. Powiedział pan, że lato takie występowało w roli mędrca. No mamy na przykład list siódmy, prawda, tak, gdzie Platon zostaje zaproszony na dwór królewski właśnie w roli mędrca. A drugi argument był taki, że jednak zdobył dostatecznie dużo naśladowców, zwolenników, żeby założyć akademię. Także wydaje mi się, że to uznał jednak to na mędrca i geniusz też. No upierałbym się przy swoim, może pan Patryk. Ja uważam, że Platon nie był mędrcem, bo już mówię, no pewnie, że jest ta interpretacja pedagogiczna, że jego celem tych jego dialogów było wychowanie tego Glaukona do życia społecznego. Ale nie to po Platonie zostało. Po Platonie została teoria idei, jego racjonalizm, tak, w przeciwieństwie do empiryzmu. Po Platonie, no wiem, że niektórzy traktują państwo jako ten główny dialog i w sensie jego poglądy polityczne. Ale w moim opinii te społeczne i polityczne poglądy Platona są wielce dyskusyjne, a te drugie nie są. Nie, ale Platon przecież nie spełnia tej definicji, nie podpada pod tę definicję, która tu była formułowana i która, myślę, jest celna. No, mianowicie Platon nie pokazywał swoim przykładem, jak żyć. No, będzie pan żył jak Platon? To szaleństwo właśnie jest. Natomiast do pańskich słów się odnosząc, co innego jest, proszę zauważyć, być mędrcem, a co innego jest występować w roli mędrca. W roli mędrca to występował Felix Dzierżyński na przykład i wielu innych występowało w roli mędrca. Co innego jest faktycznie być mędrcem, a co innego w taką rolę się tutaj
I o tym, czy się jest mędrcem, decyduje przecież tak naprawdę ta wspólnota, tak? To ona obiera za swojego mędrca jakiegoś człowieka. Oczywiście, to tym nie powiedzieliśmy, ale to też ważne, mogą istnieć mędrcy szalbierczy, tak? Tacy fałszywi, którzy pokazują jak żyć, ale pokazują źle w tym sensie. Ja bym tutaj korekty dwie wprowadził. Ciekaw jestem Państwa zdania. Pierwsza jest taka, że myślę sobie, trochę chyba tutaj Pana zmyliła postać Jezusa Chrystusa. Przypominam, że On był Bogiem, więc szczególną rolę tutaj pełni. Czy mędrzec ma w głowie taki cel, żeby pokazywać swoim życiem, jak należy żyć? Chyba nie. To wychodzi mimochodem jakoś, tak jak profesor Wolniewicz mówił o pięknie. Jeżeli artysta nacelowuje swoją działalność na piękno, to niczego pięknego nie zrobi. On musi nakierowywać swoją działalność na rzeczy jakieś konkretne, na perfekcję, prawda, wykonania. Albo mu piękno wyjdzie, albo nie wyjdzie, jak Norwid mówił, bokiem. I tutaj tak samo by było, myślę sobie, z intencją mędrca. Mędrzec nie ma takiej intencji, żeby wychowywać swój naród. To by był przejaw pychy w ogóle. No chodzi mi o to, że to wychodzi tak jakby z jego osobowości, że on tak oddziałuje na ludzi samorzutnie. No, jest ten przykład na przykład... Wszystko tak, wszystko się zgadza, tylko że nie jest to intencją mędrca, żeby być mędrcem. Zgoda. A druga moja korekta, no to bardziej jest, myślę, dyskusyjne, ale myślę, że intuicyjnie zrozumiała będzie moja tutaj obiekcja. Napisał Pan, znowu po prawej stronie, w tej rubryczce, że geniusz, po lewej stronie, że geniusz nie musi być autorytetem moralnym, zwykle nie jest, natomiast, że mędrzec jest autorytetem moralnym, z tym bym się nie zgodził. Ale myślę, że to jest kwestia językowa, bo można rozmaicie traktować to wyrażenie autorytet moralny. Na przykład Jan Paweł II nie był autorytetem moralnym, bo autorytet moralny to jest konkretna osoba, z którą ja mam do czynienia i która mi mówi, co ja mam robić. Tak to definiował ojciec Bocheński w tej najlepszej rozprawie o autorytecie. Mówi, autorytet moralny to jest autorytet deontyczny, czyli taki, który lepiej ode mnie wie, co ja mam robić. I teraz proszę Państwa, no przepraszam, użyję własnego przykładu. Wszystkie awantury z profesorem Wolniewiczem, a takich w moim życiu było mnóstwo, polegały na tym, że ja nie chciałem tego robić, co on mówił, że ja mam robić. On nie był autorytetem moralnym w tym sensie, że nie wiedział lepiej ode mnie, co ja mam w konkretnej sytuacji robić. Ale to jest szczególne rozumienie autorytetu. Natomiast Pan pewnie miał co innego na myśli właśnie, że autorytet moralny, tak jak Jan Paweł II, to jest ktoś, kto pokazuje, w którym kierunku iść. No tak jak mówiliśmy, prawda, o tym, że myślimy... Który no, obraca się w sferze abstrakcyjnych wartości, a nie wartości konkretnych, mówiąc językiem Wolniewicza. To w sensie, że mędrzec się obraca w sferze abstrakcyjnych wartości. Tak. No to mniej więcej tak to rozumiałem, tak, oczywiście. Tak. I chciałbym to podkreślić, bo może to nie wybrzmiało i to jest mój błąd, że to nie mędrzec decyduje o tym, czy jest mędrcem, tylko właśnie ta wspólnota go obiera za takiego. Tak. To jest bardzo istotne. No, Wolniewicz na pewno by sobie o sobie tak nie powiedział, ale my tak o nim mówimy w pewnych aspektach. Bardzo proszę. Tak. Podaję kilka argumentów, dla których można uznać Pana za tego mędrca, ale no, obalił to Pan, mówiąc jedynie o tym, że no, czy ja bym chciał żyć tak jak Plato. Więc to mnie prowadzi mnie tutaj do pytania, czy naśladownictwo to jest, przepraszam, pokazywanie jak żyć to jest warunek konieczny bycia mędrcem. Konieczny. Konieczny. Natomiast ja tutaj skoryguję swoją wypowiedź, bo to nie o to chodzi, czy Pan by chciał żyć tak jak Platon, tylko czy Grecy, czy ówcześni Grecy chcieli żyć tak jak Platon. Na pewno nie chcieli. Bo Platon, powiedzmy, przepraszam, Sokrates byłby mędrcem greckim, a Wolniewicz byłby mędrcem polskim, a mówiąc szerzej, chrześcijańskim, tak? Czy zachodnim, jak to woli, tak? Więc tutaj jest ten charakter...
Lokalny. Lokalny, tak, tak, dokładnie, to jest ważne. To pan o tym mówił i też kiedyś sobie to uświadomiłem, że dzisiaj pan to podkreślał, geniusz jest kategorią uniwersalną i geniusz Chopina równie dobrze brzmi w Polsce jak w Chinach. Natomiast mędrzec jest zawsze ograniczony do wspólnoty pewnej, jest kategorią lokalną. Dlatego, że on jest częścią tej wspólnoty i jej jakimś takim najjaśniejszym punktem, tak to nazwijmy. Tak? Pan Zubelewicz chciał jeszcze. Ja chciałem wystąpić dzisiejszy pewien wstęp do tematu, bo w zasadzie dosyć mało mówiliśmy o Wolniewiczu. Natomiast teraz ja sobie tak wyobrażam, że należałoby podać pewne tezy Wolniewicza, które świadczyłyby o tym, że on jest geniuszem. Ewentualnie normy, że jest mędrcem. I to trudna sprawa, ale oczywiście byłoby to wybiórcze, bo tam byłoby dużo tych tez. Ja nawet próbowałem się zastanawiać na takie zagadnienie, jakie normy Wolniewicz głosi, które nie są teraz akceptowane. No na przykład, już panu podam przykład z brzegu, Wolniewicz bardzo krytycznie się wypowiadał na przykład na temat tej wprawie zapisu przepraszania na publicznych przeprosin, tak? I człowiek, Wolniewicz mówi, że człowiek wolny na rozkaz nie przeprasza. To nie jest jakaś norma zachowania? No w mojej opinii jest. To oczywiście jest krytyka konkretnego zapisu w kodeksie karnym, ale jest, to pokazuje pewną też normę zachowania, tak? Można było wymienić takie dużo, znaczy dużo ktoś ma jakieś tam normy, które to Wolniewicz głosił, ale nie są wcale się życie na szkole Wolniewicza. Jak trzeba przepuszczać, to też nie są. Znaczy ja bym miał tu takie zastrzeżenie do pytania w ogóle, czy do tej kwestii, którą postawił pan profesor Zubelewicz, odwołując się do czegoś, co bardzo dzisiaj jest żywe i modne, do sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja, weźmy za 200 lat, może nie dzisiejsza, ale za 200 lat, będzie potrafiła rozstrzygnąć, kto jest mędrcem, a kto nie jest, kto jest geniuszem, a kto nie jest. Nie będzie. No nie będzie. Bo sztuczna inteligencja nie ma czucia, a czucie jest niezbędne, żeby intuicją operować. To jest kwestia intuicji, czy ktoś jest geniuszem, czy nie. A przecież, żadne badania socjologiczne tego nie rozstrzygną. Jak pójdziemy pod Halę Mirowską i zrobimy ankietę, no to tam nie rozstrzygną, czy Leibniz był geniuszem, czy nie był geniuszem. I w istocie sztuczna inteligencja to samo może zrobić. No, jak demon Laplace'a może oczywiście wziąć pod uwagę 8 miliardów głosów, prawda, a nie tam 300. Natomiast to jest, myślę, nie do rozstrzygnięcia jakoś. Ale kryteriów się żadnych nie da takich podać ścisłych, które by to rozstrzygały. Jeszcze podam ten przykład, który podawałem, bo mi się wydaje, on bardzo jest dobry. Maciej Dobrzyński z Pana Tadeusza, tam przecież jest napisane, że ta cała szlachta spontanicznie, uczuciowo, cokolwiek by się nie działo, to do niego jechała i się pytała, co robić, no co robić, Panie Macieju, jak żyć, no mówiąc kolokwialnie. I to się dzieje spontanicznie, tego się nie dekretuje przecież. Mędrzec wyrasta tak jakby z tej wspólnoty i jest takim, jak w Układzie Słonecznym, słońce, do którego około się wszystko obraca. Nic się w Dobrzycach nie działo bez Macieja Rady, tam jest tak napisane. No i tak mi się wydaje, działa mędrzec. No, tak samo jak się nic w Atenach nie działo obok Sokratesa, tylko wszystko przez niego jakoś przechodziło. Tak? Na tym polega mędrzec. Z geniuszem tak nie jest. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Powiedzieć to niedobrze należałoby tutaj też wspomnieć o pewnych brakach w systemie Wolniewicza. Ja popieram tutaj tę intuicję Państwa, że Wolniewicz był geniuszem i mędrcem, ale niemniej jednak można byłoby zastanowić się, gdzie akurat, w którym miejscu, no jakby nie poszedł we właściwym kierunku. Czy we właściwym, to może źle powiedziane. Ja bym spytał, w którym nie poszedł w ogóle. Czego brakuje, co nie jest po prostu zrobione, a mógłby to zrobić i to będzie nasz następny wykład między innymi, gdzie pewne intuicje na temat nieskończoności u Wolniewicza są, ale nie są wypowiedziane explicite. No tak, ale jeżeli by ten sam problem przełożyć na grunt jakiegokolwiek innego filozoficznego geniusza, to sprawa wygląda jeszcze gorzej. No dokładnie. To jest... Znaczy można powiedzieć, u Wolniewicza nie ma estetyki. No co to za estetyka? U Wolniewicza jeden krótki artykuł i jakieś tam wzmianki. No ale tam jest ta estetyka. Teza jest. Prawda? Można napisać monografię o estetyce Wolniewicza, która jest no implicite. A jeżeli się go zna się jego reakcje, zna się jego zachowania, wie się, co
oglądał, co lubił, czego słuchał, no to można napisać 300 stron na ten temat. Więc oczywiście ja to rozumiem tak, co pan Patryk powiedział. Mówiąc brutalnie, są w myśli Wolniewicza w jego systemie ogromne dziury. Ale one są do załatania. Ale one są do załatania. Są pewnie też takie sprawy, których się nie da załatać, bo je pominął zbyt wielkim milczeniem. No, Wolniewicz, jak wszyscy państwo wiecie, bardzo szanował siódmą tezę Wittgensteina, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. I tak na przykład podchodził do zagadnienia miłości. No dokładnie, to jest bardzo to, na ten temat był niechętny do mówienia. Mnie na przykład odmówił pisania doktoratu. Ja chciałem pisać na temat filozofii miłości doktorat. Nie, to nie jest temat do pisania, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. No więc są takie miejsca, gdzie Wolniewicz się sam wycofywał. No tak, i na przykład, to jest dobry przykład, bo ja miałem to samo, jak zanim się w ogóle jeszcze poznaliśmy i zajmowałem się już trochę Wolniewiczem. Pierwsze, co gdzieś tam przeczytałem, to, że Wolniewicz mówi, że tam miłość jest całkowicie irracjonalna i tym się filozofia nie powinna zajmować. To pierwsze, co pomyślałem, to tam, no Platon się zajmował, ktoś tam się zajmował, no można się zająć, tylko jakoś Wolniewicz to pominął, tak? Więc można by to coś powiedzieć. Proszę państwa, szybkie jeszcze pytanie zrobi, bardzo proszę, pan Faliński. Zwrócił uwagę na to, co pan podkreślił, tak w biegu, ten aspekt czasowy, to znaczy to przemianę geniusza w mędrca, bo to jest pewnego rodzaju prawo osobowości i ono się spełnia u bardzo wielu twórców i myślę, że bardzo wyraźnie to się spełniło. Znaczy złe słowo przemiana, dlatego że przemiana sugeruje, że przestaje być geniuszem. A to nie tyle jest przemiana, co jakoś wyłania się mędrzec z geniuszu, prawda? Bo mędrzec jest bardziej kategoria socjologiczna, a nie... No ale geniusz zostaje do końca. Tak samo na przykład no Bertrand Russell, no nie wiem, czy on był geniuszem, bo żadnych genialnych rzeczy tam może nie było, ale on też miał takie zacięcie społeczne i to w późnym wieku. Bardzo aktywnie społecznie działał. Tak? Nie, w młodym wieku też siedział w więzieniu za jakieś protesty. Ale w każdym bądź razie to nie jest jedyny przykład, gdzie jedno i drugie gra. Ten świętego Augustyna podałem na początku. Wydaje mi się, że też można go podpiąć pod i geniusza, i mędrca. Tak? Więc... Mimo, że to się kłóci ze sobą, ale... No. Dobrze, proszę państwa, zróbmy do w pół do drugiej przerwy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zanim przejdziemy do drugiego referatu, taka uwaga moja, którą powinienem wygłosić na samym wstępie. Proszę wziąć pod uwagę, uświadomić sobie to, że oba te dzisiejsze tematy są niezwykle trudne. Nie mówię tego, broń Boże, po to, żeby tu jakoś łagodniej pana Patryka traktować, tylko no, w sensie obiektywnym. To są oba tematy niezwykle rozległe i one są praktycznie w stanie dziewiczym. One są nietknięte. No, mówić o osobowości Bogusława Wolniewicza w kategoriach antropologii wolniewiczowskiej, to jest rzecz i złożona, i skomplikowana. I jeszcze gorzej sprawa wygląda z tym tematem, drugi, który za chwilę będziemy omawiać, mianowicie z ideą nieskończoności. No, temat jest niesłychanie rozległy, a chyba jeszcze gorzej jest z jego głębią. To jest Rów Mariański, ponad 10 kilometrów w głąb, na pewno. I charakter przyczynkarski obu tych dzisiejszych referatów no w niczym nie uwłacza tutaj referującym, bo i ja się zaliczam do jakoś... Dobrze, to oddaję teraz głos panu Patrykowi i mamy drugi temat, idea nieskończoności w ujęciu Wolniewicza. Tak, także tutaj będzie o tyle trudniej, że jest to temat, tak jak pan doktor powiedział, sam w sobie trudny, a jeszcze do tego Wolniewicz mało o tym pisał. Więc trzeba będzie, to jest podwójna poomackość, podwójnie po omacku trzeba się będzie poruszać i trzeba też powiedzieć, że w ogóle o nieskończoności to zawsze się trochę po omacku poruszamy, bo to jest rzecz nie na nasze ludzkie umysły, możemy tylko coś tam raz po raz powiedzieć sensownego, a powiedzieć coś takiego bardzo, bardzo logicznie spójnego nie wiadomo, czy się w ogóle da. O nieskończoności, bo jest to jakiś fenomen, który jakoś tam poza tą granicę języka, tak to nazwijmy, wykracza. Zacznijmy od tego,
że nie istnieje jeden spójny tekst, czy jeden tekst taki główny, do którego można by się odwołać, mówiąc o idei nieskończoności w ujęciu Bogusława Wolniewicza, ale ta idea jest obecna wszędzie u Wolniewicza. Stanowi, tak jak napisałem w tezach, cichy fundament jego systemu. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to gdzieś można o tą nieskończoność zahaczyć. Bardzo takim tekstem, o którym tam chyba jest najwięcej, jest ten tekst z Filozofii Wartości trzeciego tomu o filozofii słuszki. Tam jest o tym powiedziane całkiem sporo, jak na to, co jest powiedziane w ogóle w filozofii Wolniewicza o nieskończoności. I zacznijmy od pierwszej tezy, którą ja tutaj stawiam w tym referacie, to, że można wpasować tą ideę właśnie w system. I to jest to uzupełnienie, o którym mówiliśmy przed przerwą. Mowa tu o tym, że po prostu ta idea nieskończoności idealnie pasuje do wszystkich innych rzeczy, które pisał Wolniewicz. Pierwsza taka wzmianka, gdzie można powiedzieć o nieskończoności, to jest to, że Wolniewicz mówi o tym jako o metafizycznej bramie, czyli o takim obszarze rzeczywistości, przez który w ludzkie życie wkracza metafizyka. A co rozumiemy przez metafizykę? No to jest bardzo proste akurat. Wolniewicz, odwołując się tutaj do filozofii języka, uważa, że metafizyka to jest każde takie zdanie ogólne o świecie, które nie jest zdaniem z zakresu nauk przyrodniczych, czyli na przykład powiedzmy sobie zdanie, życie ludzkie jest cierpieniem, to nie jest żadna ani biologia, ani fizyka, tylko to jest metafizyka. A powiemy sobie zdanie typu a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, to jest zdanie też ogólne o świecie, ale z zakresu już matematyki. Tak? A powiemy sobie zdanie, geniusz nie musi być autorytetem moralnym, to też jest zdanie z metafizyki. Dokładnie, czyli wszystkie zdania, które empirycznie się nie da tego sprawdzić, ani naukowo, trzeba to rozumowo sprawdzać i to jest metafizyka. Czyli metafizyka to nie jest, tak jak niektórzy scientyści twierdzą, coś zupełnie jakby nierealnego, nieważnego. No przecież to zdanie ma sens, że geniusz nie musi być autorytetem moralnym i można rzeczowo na ten temat mówić, więc dla mnie taka obiekcja, że to są, że tylko zdania protokolarne, co scientyści mówili, krytykując metafizykę, to jest taka trochę niepoważna. No co, samą fizyką człowiek nie żyje, człowiek żyje też metafizyką, tak? Więc ta nieskończoność znajduje się w obszarze metafizyki, czyli ogólnych zdań o świecie, które nie są zdaniami nauk przyrodniczych, tak to nazwijmy. I przez co się nam objawia ta nieskończoność? Tak jak śmierć jest taką bramą według Wolniewicza powszechną, bo każdy z nas wie, że kiedyś umrze, o śmierć się otwieramy cały czas. Jest to, mówiąc językiem Wolniewicza, taki wielki cień, który rzuca na nas, na nasze życie, ta śmierć. No i ten cień widzi każdy, tego się nie da przeoczyć, więc każdy w pewnym sensie, przynajmniej na pogrzebie, ma styczność z metafizyką, czyli ze śmiercią. Jest to styczność podniosła jak z każdą bramą taką metafizyczną. Z nieskończonością jest trochę gorzej. Z nieskończonością jest trochę gorzej, dlatego że Wolniewicz mówi, że to jest brama elitarna, że nie każdy ma poczucie nieskończoności, która w świecie istnieje. W jaki sposób my tą nieskończoność widzimy? Wolniewicz tutaj podaje przykład indukcji, że przez indukcję matematyczną, czyli na przykład jeżeli mamy liczbę naturalną 1, to po tej liczbie naturalnej jest 2 i na zasadzie nieskończoności, właśnie przez to, że ta nieskończoność faktycznie istnieje, mamy i 3, i 4, i tak w nieskończoność, czyli istnieje pewna zasada indukcji. Wolniewicz tak to dokładnie tłumaczy, to jest w tekście o istocie religii, że jeżeli sobie pomyślimy jakąś sytuację i ona sobie trwa, to możemy równie dobrze sobie pomyśleć, że ona trwa nadal albo w ciągu pewnym, tak? Na tej zasadzie indukcja nam podpowiada o istnieniu nieskończoności. I to by było jedno rozumienie nieskończoności, bo tutaj w tym referacie można by wyróżnić kilka. No ale tak jak powiedziałem, nieskończoność to jest ta brama metafizyczna, do której nie każdy ma dostęp, nie każdy ma takie poczucie nieskończoności świata. Żyjemy sobie z dnia na dzień, dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, a to, że te soboty i niedziele się będą powtarzać w nieskończoność, to już nie każdy chyba dostrzega, tak, w tym sensie. No i tutaj ważną rzeczą, którą trzeba by było powiedzieć, to jest też to, że o czym pisze właśnie w tym tekście na temat filozofii Suszki Wolniewicz. To jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle moim zdaniem najciekawsze w tym, co mi się udało przygotować. Że nieskończoność ma wyższy status ontologiczny od skończoności. Co przez to rozumiemy? Jak należy do tej sprawy podejść? Że wyższy status ontologiczny.
Ja bym to rozumiał tak, jeżeli coś źle powiem, to proszę mnie poprawić, bo to nie jest jakby temat, w którym jestem aż tak biegły. Nieskończoność i skończoność to tylko pozornie są pewne zależne od siebie rzeczy. To znaczy, że jeżeli mamy tych skończoności ileś tam, to w końcu wyjdzie nam nieskończoność. Nie, Wolniewicz mówi zupełnie inaczej. Jest taka piękna metafora, gdzie on cytuje Kantora, takiego słynnego niemieckiego matematyka, kiedy on mówi o zbiorach, ale to samo można odnieść do nieskończoności. Kiedy jedni widzą zbiór, to oni mówią o worku, w którym coś jest. A kiedy ja mówię o zbiorach, mówi Kantor, to ja widzę otchłań. I ta nieskończoność to jest właśnie taka otchłań. Coś zupełnie innego niż skończoność. I ten wyższy status ontologiczny polega na tym, że to nie jest tak, że ze skończoności, ze skończoności tak jakby wnioskujemy o nieskończoności. Więc właśnie odwrotnie jest, tak? Nieskończoność istnieje sama w sobie, a skończoność jest tak jakby ze względu na nieskończoność istnieje, tak? W tym sensie nieskończoność ma wyższy status ontologiczny. Jest takie piękne zdanie z Wolniewicza właśnie, że świat, który byłby skończony, w przeciwieństwie do tego, który jest nieskończony, byłby jeszcze bardziej niezrozumiały niż ten, który jest skończony, tak? Na tej zasadzie. Także w sensie statusu ontologicznego nieskończoność jest czymś większym niż skończoność, wyższym i należy ją traktować tak jakby samoistnie, bo skończoność można traktować jako jakąś tam część nieskończoności. Nieskończoności jako część skończoności traktować nie można. I na tym polegałby ten wyższy status ontologiczny. To samo tyczy się na przykład zbiorów, tak? Odwołując się znowu do tego tekstu o Słuszce, że tak jakby ogół jest wyższy ontologicznie niż sama część zbioru, tak? No i co można tutaj jeszcze powiedzieć? Można powiedzieć to, że Wolniewicz to w późnym takim wykładzie, bodajże z 2008 roku, gdzie gościnnie już na UW Wolniewicz gościł, taką typologię zależności bytów do nieskończoności przedstawia, tak? Wszystkie byty względem tego, jak one się mają do nieskończoności, Wolniewicz rozróżnia na rozumne i skończone. Jest tylko jeden taki byt, który jest rozumny i skończony, to znaczy to są ludzie. Drugim takim bytem byłyby byty rozumne i nieskończone i tutaj oczywiście mowa jest o Bogu lub o innych istotach boskich, po prostu tych, które przekraczają właśnie przez to, że są nieskończone człowieka. Tak? Tutaj jest ciekawa rzecz, którą trzeba by poruszyć, a względem logiki Bożej. Przecież Wolniewicz za Humem twierdził, że rozum ludzki to jest jakaś bardzo duża analogia do rozumu boskiego, bo i ludzie i Bóg to są istoty rozumne obydwie, tak? I na tym by polegała ta analogia. Kolejnym typem, który można by tutaj wyróżnić, tych bytów i ich relacji do nieskończoności, są byty bezrozumne i skończone. Na przykład zwierzęta, na przykład kamienie, na przykład rośliny, tak? To są też istnienia, które są bezrozumne i do tego są skończone, tak? I oczywiście istnieje też czwarty rodzaj bytów, które są bezrozumne i nieskończone. Na przykład liczby, tak? Liczby posiadają w sobie liczb naturalnych konkretnie posiada w sobie i bezrozumność, bo tu nie można mówić o żadnym rozumie, który działa w kontekście ciągu liczb naturalnych, ale są też nieskończone. Także te cztery typy bytów można by wyróżnić. Ja tylko dopowiem taką uwagę historyczną, że to oczywiście nie jest wymysł Bogusława Wolniewicza. Profesor, podając ten podział, zaraz go zresztą tutaj narysuję, on jest bardzo prosty, a taki przemawiający do wyobraźni i do rozumu, że my ten podział zawdzięczamy Grekom. To Grecy tak podzielili byt, czyli wszystko, co istnieje. Jeżeli to jest byt, to on jest podzielony na cztery sektory wedle dwóch opozycji. Opozycja nieskończone, skończone i opozycja rozumne versus bezrozumne, non-ergo, prawda? No więc mamy byty nieskończone, rozumne, nieskończone, bezrozumne, skończone, rozumne i skończone, bezrozumne. Chyba się nie pomyliłem. Dwa rozumne, dwa nieskończone. Chyba się wszystko zgadza. Bardzo proszę. Tak, no i właśnie względem tego podziału nieskończoność się jakoś w tych bytach objawia. Skończoność też oczywiście.
No i tutaj należy powiedzieć o innym troszkę typie nieskończoności, bo ja bym tutaj, nie wiem czy się Państwo zgodzą, powiedział, że to jest jednak trochę inne rozumienie nieskończoności, to co za chwilę powiem, czyli nieskończoność bytu. Czyli, że w świecie istnieją takie rzeczy, które są same w sobie nieskończone. I tutaj w tej nieskończoności bytu należałoby chyba... Taka ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że Wolniewicz stwierdza, że świat jest nieskończony, w związku z tym sprzeciwia się tej teorii wielkiego wybuchu, tej teorii kosmogonicznej, która jest teraz najbardziej popularna. Nie wiem, czy w środowiskach fizyków to już nie jest herezja mówić, że wielki wybuch to nie była kosmogonia. No to my sobie tutaj trochę herezji powiemy, w tym sensie, że przynajmniej ja tak odczuwam intencje Wolniewicza, ale nie tylko jego, na przykład ksiądz profesor Heller, wybitny fizyk, też tak samo uważa, że ten cały Big Bang to nie jest żadna kosmogonia, tylko to pewien najstarsze wydarzenie historyczne, do którego jesteśmy w stanie się odnieść. Tak jak mamy, nie wiem, XIX wiek i różne zdarzenia historyczne, XVIII, XVII i tak się cofamy do tyłu, no to ostatnie, co nam kronikarze potrafią zapisać, to jest ten wielki wybuch. Czy to znaczy, że wcześniej nic nie było? Co to w ogóle znaczy nic? Nie wiem. Dla mnie ten cały Big Bang to jest grubymi nićmi szyte, że tak powiem, bo to te wszystkie wyliczenia, które się prezentuje w tej teorii, to są po prostu ekstrapolacje pewnych równań, które się bierze na podstawie temperatur, które występowały w tamtym czasie. Czyli ma się pewne ograniczone dane z konkretnego okresu i na ich podstawie się twierdzi, że to jest akurat to jest kosmogonia, to a nie co innego. Wolniewicz był zwolennikiem takiego podejścia do początku, to w ogóle źle powiedziane do początku, do istnienia wszechświata antykosmogonicznego, że nie było żadnego początku. Wszechświat jest wieczny, istniał sobie zawsze, tak? Tylko istnieje pewnymi cyklami, tak? I tutaj przychodzi nam z pomocą taka konkurencyjna i coraz bardziej mi się wydaje popularna, bo na przykład z tego co wiem Roger Penrose, taki fizyk wybitny tutaj by taką teorię wyznawał, to znaczy teoria pulsującego wszechświata. Wszechświat w tej teorii byłby rozumiany jako taka piłka, która sobie pęka. Czyli mamy sobie rozkurczanie się rzeczywistości, skurczanie, powiedzmy wielki wybuch, jeden z wielu, no i po tym wielkim wybuchu piłka znowu sobie się tworzy, rozkurcza i skurcza. I tak w nieskończoność. Czyli Wolniewicz był zwolennikiem cyklicznej teorii wszechświata. Co za tym idzie? Wszechświat według zdania Wolniewicza jest wieczny, to znaczy nie ma czegoś takiego jak początek i koniec, nie jest wszechświata. To są tylko jakieś, powiedzmy, nie wiem, intuicyjne albo w ogóle fałszywe stwierdzenia, że jest jakiś początek i koniec. I to nie jest rzecz nowa w filozofii, taka i cykliczna i infinitystyczna teoria wszechświata, bo tak samo twierdził na przykład Lukrecjusz, wielka postać w greckiej, w rzymskiej właściwie filozofii, na przykład Stanisław Lem u nas. Świetna książka. Jeżeli Państwo chcą sobie poczytać o pulsującej teorii wszechświata i o tym, dlaczego wszechświat jest wieczny, Głos Pana Stanisława Lema, ostatni rozdział. No to się czyta wspaniale i uważam, że tam jest ta teoria bardzo dobrze opisana i jeżeli do czegoś się odnosić z takich literackich spraw, jeżeli ktoś nie jest mocny, powiedzmy w teoretycznej fizyce, to właśnie do Stanisława Lema i do tej teorii pulsującego wszechświata. No i oczywiście takie coś znajdziemy też u Heraklita, który uważa, tutaj cytat, że światło nie stworzyli żadni bogowie, bo to nie ma co stwarzać, tylko on zawsze był stworzony już, tak? Więc to jest stara idea. Wolniewicz tutaj nie wyskakuje z jakimś nowym pomysłem. To jest pomysł bardzo stary, tylko troszkę zapomniany ze względu na popularność tych teorii kosmogonicznych, które na zasadzie troszkę sensacji próbują sobie doszukać się tego magicznego początku rządu wtedy, a może później, a może wcześniej. Więc jakby tak bym tutaj nieskończoność rozumiał jako nieskończoność świata jako całości. Poza tym, w tym całym nieskończonym świecie są jakieś poszczególne nieskończoności. Na przykład nieskończoność kombinacji genetycznych możliwych. I to jest, jakby to powiedzieć, taka prawdziwa nieskończoność. To znaczy, że naprawdę nie da się podać żadnej liczby. Nawet ten demon Laplace'a, który w filozofii Wolniewicza w ogóle nie ma miejsca, bo to by się było sprzeczne z nieskończonością. Stosowanie tej metafory demona Laplace'a przecież neguje coś takiego jak nieskończoność, bo skoro jest jakiś demon, który widzi wszystko, to widzi wszystko w sensie
świecie, co było, jest i będzie, a skoro byt jest nieskończony, to nie ma jakichś, powiedzmy, tutaj ograniczeń, tak? I w tym sensie istnieje nieskończony ciąg liczb naturalnych, nieskończona kombinacja genetyczna istnieje, tak? I wiele takich nieskończoności. Nieskończoność na przykład ludzkiego języka etnicznego, co niektórzy nadużywają, tworząc jakieś różne, mówię tutaj o kolegach z lewicy, tak to nazwijmy, pojęcia fałszywe, nazwy płci 30 tysięcy, ale to pokazuje, że ten język ma jakąś nieograniczoną plastyczność, mimo że jego, że tak powiem, przestrzeń logiczna ogranicza tę plastyczność, o tak bym powiedział, tak? No i ta przestrzeń logiczna, czyli przestrzeń możliwości, to też jest pewna nieskończoność. Są pewne zasady logiki, których się przekroczyć nie da w świecie, no i racjonaliści pewnie by powiedzieli, że się da, no ale my tutaj twierdzimy, że się nie da. Jest pewna sztywna kanwa świata logiczna i pewna ilość możliwości, pewna, no nie można powiedzieć, że konkretna, ale jest nieskończona ilość możliwości w świecie. Może być tak, że ten wykład się dokończy, a może być tak, że zaraz tutaj jakaś rakieta ze wschodu spadnie i się nie skończy. Może tak być, tak? Nieskończona liczba możliwości logicznych, jeżeli chodzi o sytuację. To też jest pewna nieskończoność, czyli tak jakby w tej piłce nieskończonego świata istnieją pewne konkretne nieskończoności, o których byśmy tutaj mogli powiedzieć, tak? I na tym byśmy, że tak powiem, zrozumieli tą nieskończoność bytu. Wolniewicz daje taką piękną metaforę we wstępie do traktatu, że świat to jest wyspa faktów na morzu możliwości, tak? Że są pewne fakty, czyli to, co się faktycznie stało, no i możliwości, które też są ontologicznie, nie tak jak na przykład u Epikura bodajże, że możliwość to nie jest taka ontologicznie prawdziwa, tylko domniemana. No nie, w filozofii Wolniewicza i u Wittgensteina możliwość jest czymś naprawdę realnym, tak? Czyli jeżeli logicznie coś się może stać, to nic dziwnego w tym nie ma, że się stało. Tak? Na tej zasadzie można to sformułować. No i poza tą właśnie zbiorem logicznie możliwych sytuacji, poza tym, że świat sam w sobie jest nieskończony, bo trwa wiecznie, poza tym, że różne ciągi są nieskończone, istnieje też w filozofii Wolniewicza idea nieskończonego umysłu Bożego. Tutaj należałoby się odwołać do tego słynnego, już mi się wydaje, w polskiej filozofii tekstu o logice Bożej, gdzie Wolniewicz, jak sam to mówi, robi wycieczkę w teologię, to znaczy racjonalną oczywiście. Na zasadzie Davida Hume'a porównuje jakoś, na zasadzie komparatystyki, bardzo niedokładnie i bardzo tak, bo tylko tak się da, tak swoją drogą, rozum ludzki do rozumu Bożego. No i jak, tutaj powiem Państwu od razu, że z tym zrozumieniem tej koncepcji miałem największy problem. Ale postaram się powiedzieć, co na ten temat myślę, jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie można mnie poprawić. Rozum boski działałby w ten sposób, jeżeli Bóg istnieje, a myślę, że Wolniewicz jako katolik nie miał takiej wątpliwości, że istnieje. Zresztą taki słaby deizm, jak on to nazywa, jest pozycją racjonalną, więc tutaj nie można mieć zarzutów do niego, że taką pozycję wyznawał. Jeżeli Bóg by istniał, to on by myślał w taki sposób, jak się widzi obrazy. To znaczy, on by widział nie tylko fakty, czyli samą wyspę, ale wszystkie możliwości. On by widział, tak jak to profesor Kądzielski w którymś wywiadzie u pana Falińskiego powiedział, że Pan Bóg widzi, jego sposób działania przypomina bardziej widzenie niż myślenie. To znaczy, tak z góry widzi pewien obraz wszystkich możliwości i widzi je wszystkie naraz. Czyli na tym polegała wszechwiedza, tak, że widzi jednocześnie to, że wykład się odbywa i widzi jednocześnie na tej samej zasadzie to, że mógłby się nie odbyć, ponieważ ta przysłowiowa rakieta by nas tutaj zatrzymała, tak? I na tej samej zasadzie istnieje też nieskończoność umysłu Bożego. No oczywiście zarzut byłby taki, że co to za wszechwiedza czy wszechmoc, która nie widzi konkretnych faktów, tylko wszystko naraz. No, Pan Bóg pozostawia pewien w świecie pewną przypadkowość na tej wyspie, która jest na morzu. Pan Bóg nie jest tylko, że tak powiem, nie pilnuje tylko porządku, ale też jest panem chaosu. O, tak bym to ujął, tak? Mówiąc językiem teologii. Czyli działa na zasadzie pilnowania także przypadku. Więc poza tymi rodzajami nieskończoności, o których wspomnieliśmy, poza nieskończonym umysłem Bożym, czy poza nieskończoną liczbą możliwości, można też mówić o nieskończoności w sensie egzystencjalnym. To już też inny temat, tak? Za Elsenbergiem należałoby powiedzieć, że człowiek to jest skończoność zamknięta w nieskończoności, tak? W tym sensie, tutaj znowu się odwołam do pana doktora Neokołowskiego, że nasze dążenia są nieskończone.
chcielibyśmy być dzisiaj na wykładzie i na koncert Chopinowski wieczorem pójść i to zrobić, i tamto, i to zrobić, ale sami jesteśmy skończeni jako jednostki, jako ludzie i że tak powiem, nie mamy możliwości zrobienia wszystkiego, a chcielibyśmy. Mamy takie dążenia nieskończone, a sami jesteśmy skończeni. I na tym między innymi polegałby tragizm ludzkiego istnienia. Że tak dużo byśmy chcieli, przynajmniej w sensie możliwości logicznej, bo przecież wiadomo, że ja nie mam możliwości wykonać 3 salta w tył, tak? To trzeba by jakiegoś gimnastyka, ale logicznie istnieje taka możliwość, że mógłbym się urodzić ze sprawnością gimnastyka artystycznego i zrobić 3 salta w tył. I niektórzy ludzie, no ja tak nie mam, ale niektórzy na pewno tak mają, że żałują, że nie mają takiej czy innej logicznej możliwości, bo te dążenia ich są nieskończone, tak? Chcieliby zrobić coś, czego nie mogą. I na tym by też polegał ten tragizm ludzkiego istnienia. No i tutaj chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz teraz będzie, mianowicie stosunek ludzi do własnej skończoności, do śmierci. Tak? No tutaj wyróżniłbym za profesorem Waliwiczem 2 takie stosunki. Powiedziałbym racjonalny i paniczny, tak to nazwijmy. Jedni ludzie do śmierci podchodzą na zasadzie i do własnej skończoności jako do czegoś dobrego. To dobrze, że ludzie umierają, bo to jest, mówiąc za Wolniewiczem, warunek sensowności życia istot skończonych. Gdybyśmy żyli wiecznie, tak naprawdę byśmy żyli wiecznie w kontekście długości lat, to nie odczuwalibyśmy sensu życia, nie odczuwalibyśmy w ogóle jakichś ponadczasowych wartości. I mówiąc Elsenbergiem znowu, chcielibyśmy umrzeć. Jako istoty wartościujące mielibyśmy takie pragnienie, żeby to się w końcu skończyło. Trącę się, bo nie pamiętamy ani pan, ani ja dokładnie tego cytatu, ale to jest takie piękne zdanie zamieszczone w Kłopocie z istnieniem Henryka Elsenberga, w którym autor mówi tak: pragniemy nieśmiertelności, dlatego że jesteśmy śmiertelni. Gdybyśmy byli nieśmiertelni, pragnęlibyśmy śmiertelności. No i proszę powiedzieć, że Elsenberg to nie był wielki filozof. No to jest piękna myśl. Jak ja sobie to uzmysłowiłem, to to mnie jakoś to strzeliło po prostu, że uznałem, że tak faktycznie jest. No ludzie mają chyba coś takiego, że zawsze chcą tego, czego nie mają. Tak swoją drogą. No ale wydaje mi się, i Wolniewicz też to podkreśla, że są 2 typy ludzi. Tacy, którzy po prostu mają tą świadomość, że kiedyś umrą i że to jest dobre, że umrą i że nie można żyć wiecznie. Ale są też tacy, i ja sam osobiście znam takich, którzy nawet jakby im powiedzieli, że po śmierci pójdą do piekła, to by powiedzieli tak, no to przynajmniej gdzieś pójdę, a nie jakaś skończoność, jakieś nic. No, no to dobrze. No ja do takich ludzi nie należę, tak? Ani wydaje mi się, że nikt, kto w duchu profesora Wolniewicza myśli, nie... To w literaturze można znaleźć. To mi się przypomniało tak ad hoc, bo się nad tym nie zastanawiałem. Można takich przykładów znaleźć wiele. Miguel chyba, mu było na imię Unamuno, no tak, sławny hiszpański i filozof, i pisarz. To w jednej z jego książek jest właśnie takie diktum. Dokładnie to, co pan przed chwilą podał, że kiedy on się zastanawia, czy lepiej by było trafić do piekła, ale istnieć wiecznie, czy nie trafić do piekła, ale przestać istnieć, no to jest jasne dla niego, że lepiej do piekła, nawet byle tylko wiecznie. No więc to jest chyba taka rozpadlina, używając znowu tego określenia, która całą naszą populację dzieli na dwa takie obozy. Tu się w ogóle nie da argumentować. Jak załóżmy śmierciolubny ja, to w ogóle nawet nie ma żadnych argumentów. Śmierciolubny. W sensie chcący umrzeć, o tak nazwijmy, tak? Człowiek, mający tą świadomość, że jest w tym coś dobrego, że jesteśmy skończeni, to w ogóle nie da się przekonywać tej drugiej strony. To jest poza, tak jak mówił ojciec Bocheński, poglądy skrajnie różne są intersubiektywnie niekomunikowalne. To jest w ogóle niekomunikowalne dla tych ludzi, którzy panicznie się boją śmierci. Mało tego, mi się wydaje, że Henryk Elsenberg był jednym właśnie z tych, którzy się tak bali. Przecież Wolniewicz gdzieś tam cytuje Elsenberga, który powiedział tak: umierać to można tylko w jeden sposób, głośno protestując. No więc to by była ta osobowość, która się na śmierć nie godzi, na to, że jesteśmy skończeni. Są tacy, jak na przykład Tadeusz Czyżowski, który jak usłyszał, że mu został jeden, czy to o Elsenberga chodziło, że został jeden rok życia, to powiedział jeden w tą czy we w tą, co za różnica. I to by było jakieś podejście, wydaje mi się, racjonalne, no bo też jest coś takiego, na przykład u Stanisława Lema się to obserwuje, jak znudzenie życiem. Mi się wydaje, że ci ludzie, którzy są tacy, boją się śmierci, oni tego nie mają.
A wydaje mi się, że ci, powiedzmy racjonalnie traktujący śmierć, w pewnym momencie życia muszą coś takiego odczuwać, jak znudzenie życiem. Także już pewnym... To jest u Lukrecjusza, pamiętam, jest taki fragment, znowu z pamięci powiem, u Lukrecjusza w poemacie De Rerum Natura takie słowa padają: wciąż to samo i to samo, obrzydliwe, nie do zniesienia. Piękne, prawda? Przypominam, że Lukrecjusz żył tylko 40 lat, także jemu już było nudno po 40 latach, a co jakby żył 80, to myślę, że jakieś myśli samobójcze by tu wchodziły w grę. Ale też mi się wydaje, że na przykład nie każdy się godzi na życie w każdych warunkach. Przykład postaci, którą mam nadzieję, że kiedyś poruszymy tutaj na seminarium, mianowicie Ludwika Gumplowicza. On przecież miał, wybitny polski socjolog, miał raka języka, który, jak Państwo wiecie, powoduje to, że w pewnym momencie przestaje się mówić, a podobno bóle głowy, które temu towarzyszą, bo trochę o tym czytałem, są potworne. Więc Gumplowicz stwierdza, że w takich warunkach on żyć nie chce i odebrał sobie życie, stwierdzając, że to już lepiej w ogóle nie żyć, niż nie móc mówić w ogóle i cierpieć niesamowite katusze. Tak? U tych ludzi, którzy chcą być nieskończeni, takie coś chyba nie występuje. Oni to by nawet podłączeni do wszystkich możliwych kroplówek i połamani na wszystkie możliwe sposoby chcieliby chociaż jedną chwilę dłużej pożyć. No, dwa typy ludzi, kompletnie do siebie niesprowadzalne i tutaj tu argumenty to można sobie tworzyć, ale tu nie da się przekonywać jedni drugich w tej sprawie. No i cóż, i takim oto wolnym krokiem, chyba żeśmy wszystko omówili, może niedokładnie, ale temat jest, że tak powiem, trudny, a usprawiedliwię się, wiem, że to wymówka, ale było mało czasu, żeby się nad tym zastanowić, ponieważ ten referat ma charakter awaryjny. Tak jest i zostało zakomunikowane panu Patrykowi, że ma tydzień na przygotowanie. Ja myślę, wchodząc teraz w rolę koreferującego, że byłoby rzeczą niezmiernie owocną, gdyby te nasze zupełnie wstępne rozważania na temat idei nieskończoności w pismach Wolniewicza zakończyły się chociażby jakąś prymitywną typologią. Bo no, pan Patryk wymieniał tutaj rozmaite rozumienia i znaczenia, natomiast no, żeby jakoś to przed oczy sobie postawić, typologia, napiszę w nawiasie różnych, żeby było wiadomo, że tu chodzi o liczbę mnogą, typologia różnych nieskończoności. Nieskończoności. No i tak podsumowując to, co zostało tutaj u pana Patryka powiedziane, wyróżniłbym po pierwsze nieskończoność. W ogóle uwaga taka, której nie będę tutaj pisał, że to, co charakteryzuje myśl Wolniewicza, to traktowanie nieskończoności jako czegoś obiektywnego. No tak. To nie jest tylko kategoria charakteryzująca nasze myślenie, jakiś tam konstruktywizm albo subiektywizm, tylko no, nieskończoność to jest atrybut bytu. To jest coś obiektywnego. Dlatego jest to odniesienie do fizyki. Teraz po pierwsze bym wyróżnił, o tym była mowa, nieskończoność bytu, tak bym ją nazwał, która po prostu oznacza nieskończoność przestrzeni logicznej. Przestrzeni logicznej. Istnieje nieskończenie wiele stanów rzeczy możliwych. W tym jest zanurzone, bo to jest to morze, tak? Metafora morza. Tak, morze. To jest to morze, w którym jest zanurzony świat. Tutaj świat i wszechświat to samo oznaczają i to by była nieskończoność świata. To już małą literą napiszę. Nieskończoność świata to znaczy nieskończoność faktów. To może, proszę Państwa, budzić zastrzeżenia. Pierwsza rzecz tutaj nawiązuje do metafory, którą pan Patryk przedstawił. To za Wolniewiczem oczywiście. Byt jest tu rozumiany jako wszystko, co możliwe do zaistnienia i to jest to morze, a na morzu jest wyspa, ale ta wyspa jest też nieskończona. Tak, tak to właśnie jest. I teraz co to jest nieskończoność faktów, bo to może być takie kontrintuicyjne.
No, po pierwsze wiąże się to z nieskończonością czasu. Jeżeli jest tak, że przyjmiemy ten model pulsującego wszechświata, no to czas jest nieograniczony. Jeżeli nawet w dniu dzisiejszym mamy skończoną liczbę faktów, które miały miejsce w świecie, no to biorąc pod uwagę nieograniczoność w czasie, tych faktów będzie nieskończenie wiele. Ale tutaj jest jeszcze coś, proszę Państwa. Mianowicie taka zależność polegająca na nachodzeniu faktów na siebie, czy krzyżowaniu się. No niech Państwo zauważą, jeżeli weźmiemy sobie jedyny fakt, to, że odbywa się w dniu dzisiejszym to seminarium. Tę sytuację mam na myśli, która w tej chwili się tutaj odbywa. No to proszę zauważyć, że w zasadzie ta sytuacja może być rozpatrywana na nieskończenie wiele sposobów, które na siebie nachodzą, się ze sobą krzyżują. Jeśli coś mogę, Wolniewicz używa tutaj pojęcia konfiguracji faktu danego, tak? W różnych konfiguracjach występuje dany fakt. No, nie chcę się tu więcej rozwodzić, bo chcę tę typologię dokończyć. Więc po pierwsze mamy nieskończenie wiele stanów rzeczy możliwych, po drugie mamy nieskończenie wiele faktów, i to by było, powiedzmy, na gruncie ontologii sytuacji. Później trzecia forma to by była nieskończoność na gruncie teologii racjonalnej. Pan Patryk o tym mówił, o umyśle Bożym, czyli nieskończoność umysłu Bożego. Jest kwestią dyskusyjną, czy Pan Bóg widzi wyspę. Natomiast nie jest rzeczą w jakikolwiek sporną, że ten umysł nieskończony widzi nieskończoność stanów rzeczy możliwych, prawda? Przestrzeń logiczna, to co Pan mówił o tym... Wyspę razem z morzem. O tym właśnie widzeniu. Natomiast czy Pan Bóg widzi wyspę w szczegółach? Henryk Elzenberg o tym pisał, czy Pan Bóg wie o tym, że Henryczek jest w czarnym puloverku, czy w zielonym, prawda? Pan Bóg tego nie wie, bo mu to do niczego nie jest potrzebne, że Pan Patryk dzisiaj jest w białej koszuli. To Panu Bogu nie jest potrzebne. No więc mamy nieskończony umysł Boży jako coś hipotetycznego, natomiast niesprzecznego wewnętrznie, niesprzecznego logicznie, że skoro jest nieskończony byt, no to jest też umysł, który obejmuje ten nieskończony byt. Przypomnę Państwu definicję, bo ona jest taka niepotoczna umysłu profesora Wolniewicza. Definicja jest taka, umysł to jest ogół myśli. Tak. To nie jest jakaś maszyna albo organizm, no więc skoro istnieje ogół sytuacji, to istnieje też ogół myśli obejmujący ten ogół sytuacji, więc to by była teologia, na gruncie teologii, No i teraz najtrudniejsza sprawa jest chyba z tą nieskończonością, o tym też Pan Patryk mówił, która się pojawia na gruncie antropologii filozoficznej, czyli jakaś nieskończoność antropologiczna. Otóż po pierwsze bym tutaj wyróżnił, o czym była mowa, naszą skończoność, czy ograniczoność umysłu ludzkiego, która jest przeciwstawiona czy skonfrontowana z umysłem nieskończonym versus nieskończony umysł. Otóż ta nasza ograniczoność w dwóch punktach się objawia. To znaczy mamy ograniczony intelekt, średnio 100 IQ, a przypominam, u Stanisława Lema Golem 14 miał IQ 600, to jest 10 tysięcy razy więcej, bo to jakoś tam wykładniczo idzie. I mamy ograniczoną wolę w tym sensie, że nasze predyspozycje genetycznie nas formujące, ograniczają naszą wolę. Ja na przykład nigdy nie skoczę 200 metrów na nartach, prawda? Więc moja wola jest tutaj ograniczona. Adam Małysz skoczy 200 metrów i jesteśmy ograniczeni intelektualnie i wolicjonalnie przez nasze predyspozycje.
No a druga rzecz, i ta mi się wydaje niezwykle ciekawa, to tylko zostało tutaj zamarkowane. To jest to, co przytoczył pan Patryk za Elsenbergiem, bo u Elsenberga w jego koncepcji tragizmu, to chyba jest w trzecim tomie. Tak, w trzecim. Na samym końcu jest przytoczony oryginał tekstu o tragizmie Elsenberga, przytoczony przez Wolniewicza i później skomentowany z jakąś tak w apologetyczny sposób bardzo. I tam mówi Elsenberg, że tragizm ludzkiej kondycji, conditio humana tragizm, polega na tym, że my jesteśmy nieskończonościami zamkniętymi w skończoności. To znaczy mamy ograniczone ciało i mamy ograniczone życie, ograniczone czasem, natomiast w nas tkwią nieskończone dążenia. I to się może wydawać sprzeczne z tym, co tu napisałem. Bo tutaj napisane i powiedziane, że nasza wola jest ograniczona. No ja na przykład nie mogę rozwiązywać równań układów 40 równań kwadratowych z 40 niewiadomymi, z tego powodu uciekłem z Politechniki Warszawskiej. No tutaj mój umysł ograniczony, ale i moja wola. Natomiast w tym punkcie B mamy właśnie wolę nieskończoną. Wola nieskończona. Nieskończona. I tak nad tym myślałem, jak to rozumieć, bo to się może wydawać sprzeczne. I przyszła mi do głowy ta koncepcja starożytna, każdemu się z Państwa na pewno uszy obiła, koncepcja człowieka jako mikrokosmosu. Tu jest makrokosmos, czy po prostu kosmos, a w nim jest człowiek jako mikrokosmos. Mikrokosmos. Otóż proszę zauważyć, bo to jest pięknie widoczne. Jeżeli kosmos, czy makrokosmos jest nieskończony, no to my jesteśmy w środku też nieskończeni przez relacje możliwe do wszystkiego, co możliwe. Tak jak pan powiedział, może tutaj na tę salę nie spaść bomba, a może spaść bomba. Mogą tutaj wejść, prawda, lewicowi bojówkarze, a mogą nie wejść. Może się niezliczona ilość rzeczy zdarzyć i my jakby wewnętrznie jesteśmy przygotowani, mówię to metaforycznie, żeby na wszystko, co się zdarzy, zareagować. No tak. W panu tkwi nieskończona możliwość reagowania na to, co świat przyniesie i we mnie i tak dalej. Więc ja bym tak to rozumiał, że Elsenberg, mówiąc o tym tragizmie, ma na myśli rzecz taką. W każdym człowieku, jakikolwiek on by nie był, mądry, głupi, szlachetny, nieszlachetny, tkwi nieskończona ilość możliwych reakcji na to, co świat przyniesie. No i to jest ograniczone, bo się żyje lat 80. A kto więcej pisze Wolniewicz, to już nienormalne, prawda? Więc to ta ograniczoność w czasie. No i w zasadzie tyle wymyśliłem. No, takie bym cztery jakieś kategorie nieskończoności wyróżnił, które u Wolniewicza się pojawiają, nie licząc tej nieskończoności matematycznej, bo nieskończoność matematyczna to jest jakby osobna tutaj sprawa. To by były typologia nieskończoności w filozofii. W ontologii sytuacji, w teologii racjonalnej i na gruncie antropologii. Dobra, bardzo proszę, mamy jeszcze trochę czasu. Bardzo proszę, kto z Państwa. Ja bym dodał, że poruszamy się w środowisku naturalnym filozofii, czyli rozpatrywanie nieskończoności, bo to jest profesor Wolniewicz. Żył i pracował w czasach, które zaczęły się w wieku XIX światem, który głosił, światem myśli, który głosił skończoność. Ta skończoność zaczyna się, chyba pani nazywa, na początku XIX wieku. I właściwie do końca XX wieku obowiązywała ta idea, że wszystko jest, że jest policzana liczba faktów, że policzana liczba zdarzeń, że historia ma początek, ma koniec i wszystko jest zamknięte. I tutaj to, że w ogóle w tym czasie wychyla się w rozważaniu nieskończoności, to już jest fantastyczny nowy, który zauważył po zajęciu.
że to w ogóle zagadnienie podnosi, a przez zagadnienie jest jakby no, w scholastyce naturalne to rozpatrywane. No ja mam do Państwa pytanie, bo to jest właśnie, no ja się tu przyznam, mój umysł jest zbyt cienki, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czy to faktycznie jest tak, jak mi tu intuicja podpowiadała, co zresztą Państwu przed chwilą mówiłem, że jeżeli przyjąć sobie pewien stan rzeczy faktyczny, czyli pewien fakt, mianowicie to, że odbywa się teraz tutaj to seminarium, to czy faktycznie ten stan rzeczy, który my teraz tutaj współtworzymy, czy on się da podzielić na nieskończoną liczbę kawałków? To, że ja patrzę się na pana Patryka, a pan Patryk patrzy się na mnie, pan Stanisławek podnosi rękę, pan chodzi z kamerą. Czy to faktycznie tak jest, że to się da pokroić na nieskończoną liczbę, no właśnie, aspektów? Aspekty to są widoki, to są pewne rzeczy, które na siebie nachodzą. Różne opisy tej samej sytuacji w tym sensie. Tak? Fragmentaryczne. Bardzo proszę. A ja w tej sprawie właśnie nieskończoności matematycznej i fizycznej, zacznijmy od fizycznej. No niewątpliwie, jeżeli świat jest kwantowany, czyli przestrzeń i czas nie składają się z punktów, ale z odcinków, to nieskończoności być może w ogóle nie ma. I na to pytanie, które tutaj profesor Okołowski postawił, odpowiedź byłaby negatywna. Ilość aspektów zapewne gigantyczna, ale skończona. W każdym razie ja tak odbieram kierunek współczesnej fizyki, który rozpoczął się od tego, że zakwestionowano tam, że energia może być przekazywana w sposób ciągły tylko w kwantach. Bo gdyby w sposób, to około 1900 roku już. 1905. Nie, to wcześniej ktoś. To jak to się nazywał ten od kwantów gości? Nie, wcześniej. Tak. Wcześniej. A co do ma, także ja myślę, że świat chyba jednak jest skwantowany i przez to jest skończony i to samo. Ale moje zdanie tutaj. Ale nie za bardzo widać tutaj wynikanie. Dlaczego z faktu skwantowania miałoby wynikać skończoność? Znaczy, że nie, bo tak uważano, jeżeli przestrzeń i czas składałyby się z punktów, to ze swej natury byłoby ich nieskończenie wiele mocy kontinuum, tak? No, ale rozumiem tutaj to zastrzeżenie profesora Okolskiego jest słuszne, bo jest też w rezerwie nieskończoność typu liczb naturalnych, a tych odcinków byłoby wtedy rzeczywiście przeliczalnie wiele. No, ale moje zdanie tutaj nie ma znaczenia, ale taką tutaj wątpliwość mam i nie wiem, co profesor Wolniewicz o tym sądził. A teraz co do nieskończoności matematycznej. Kiedyś pamiętam, raz się zdarzyło, rozmawialiśmy, czy tam może więcej niż raz, bo ciąg dalszy był, ale rozmowa była jedna o nieskończonościach zbioru, nieskończonościach liczbowych. Profesor Wolniewicz wątpliwości miał co do idei Cantora, który po, to już nie będę na tablicy pisał, powiem, że mianowicie przyjmuje się w matematyce, że miał zbioru potęgowego, czyli zbioru wszystkich podzbiorów, jakiegoś zbioru, jest większa niż moc danego zbioru. No, zbiór dwuelementowy ma cztery podzbiory, więc moc jest większa. Moc to jakby powiedzieć odpowiednik liczby elementów. No i moc zbioru przeliczalnego byłaby ta nieskończoność nieprzeliczalna, czyli mocy kontynuum. I Cantor sugerował, że w tej sytuacji tych nieskończoności może być nieskończenie wiele, chociaż przeliczalnie w tym przypadku, ponieważ moc zbioru
wszystkich podzbiorów, zbioru liczb rzeczywistych byłaby, o ile ta jest samego zbioru jest te, to podzbiorów byłoby, nie pamiętam jak to piszą matematycy, czy kwadrat i tak dalej. W każdym razie wielką wątpliwość miał, czy w ogóle istnieją te zbiory nieskończenie, ponad nieskończenie, nieskończone i tak dalej. No to tyle, to mówię, to jest uwaga historyczna moja, dotycząca rozmowy z profesorem Wolniewiczem. Ale to publicznie też było kiedyś powiedziane. Jeżeli się nie mylę, to był wykład z okazji jubileuszu profesora Omyły i taką zapamiętałem tam wypowiedź profesora Wolniewicza na temat tych tak zwanych alefów, czyli tej mocy zbiorów nieskończonych i tych rzędów nieskończoności, że to zawracanie głowy. Znaczy, publicznie w całości, jak kiedyś rozmawiałem z nim, powiedział, to wszystko wzruszył ramionami prawie, że bzdur i istnieje tylko jedna nieskończoność, tak nie uciekło. Tak, to logicznie nie zgadzało, w tym sensie. W tym sensie profesor był tutaj od strony matematycznej, można powiedzieć, albo archeologiczny, albo przyszłościowy, zobaczcie, jak to uznać. Bo to wszystko, o czym mówimy, to są założenia profesora. To jest wszystko niedowodliwe. Możemy udowodnić najwyższą skończoność najwyżej w małych zbiorach. Cała reszta jest założeniem. I to, co pan Sokolski tak ładnie ujął tutaj, to jest właśnie jakby zbiór założeń. Bo przecież nawet nieskończoność na przykład kombinacji DNA ze względu na niestabilność tych układów, niestabilność obiektów w tym układzie też nie jest, też jest założenie, też jest niedowodowane. Nie wiemy, czy na przykład, no bo mówimy o życiu, nie wiemy, czy potencjał życia na przykład nie jest wyczerpywany, że to nie jest po prostu skończona wysepka, w której tylko pewna skończona mała liczba faktów się dokonała, a cała ta nieskończoność, o której mówimy, że jest biologiczna, jest tylko nieskończonością przestrzeni biologicznej. Jeżeli ja mogę coś w tej kwestii powiedzieć, bo myślę, że mam coś fajnego do powiedzenia. Mi się wydaje, że tu jest konflikt taki. Profesor Wolniewicz mówił o tym, że jest takie pytanie postawione, co jest, było najpierw matematyka czy logika, no i on stwierdził, że to jest pytanie czy jajko, czy kura i że on nie ma zdania w tym temacie. No moim zdaniem miał, tylko nie powiedział, bo na przykład w traktacie Wittgensteina jest takie zdanie, że matematyka to jest pewna metoda stosowania logiki, czy pewna metoda logiczna. I wydaje mi się, że jeżeli Wolniewicz wchodził w jakiekolwiek konflikty z naukami ścisłymi, to tylko wtedy, kiedy to mu się nie zgadzało z elementarną logiką, bo jednak uważał, że ponad naukami ścisłymi jest jednak logika. Że to jest jednak prymat logiki nad nauką, tak? W tym sensie. Jak pan tu zacytował dzisiaj, kanwa świata. No dokładnie. I jeżeli Wolniewicz już wyrobił wycieczki w stronę matematyków krytyczne, to tylko dlatego, że to jest najlepszy przykład chyba, jaki mamy. Nieskończoność jest jedna. Mówi nie o rzędach nieskończoności, bo Cantor mówi o rzędach, typach nieskończoności. To z logicznego punktu widzenia brzmi jak bełkot. I dlatego Wolniewicz, mi się wydaje, tutaj oponował, nieskończoność to nieskończoność. Jak coś jest nieskończone, to jest nieskończone. Nie może być bardziej albo mniej nieskończone. I dlatego mi się wydaje, że jest opozycja tu w stosunku do Cantora, która w środowisku matematyków, wiem, bo trochę o tym czytałem, już też narasta i właściwie, jak zwykle, Wolniewicz ma rację. Natomiast co do biologii, no to proszę zwrócić uwagę, że tutaj też są jakby przeciwstawne intuicje, które dotyczą zarówno biologów profesjonalnie zajmujących się swoją dziedziną, jak i zwykłych ludzi, takich jak my w zakresie biologii jesteśmy laikami. No my tutaj mówimy, bo to jakoś odpowiada naszym, myślę, przyrodzonym skłonnościom o niewyczerpanej mocy DNA. Natomiast laureat Nagrody Nobla, szwajcarski biolog Amber chyba się nazywa, w Encyklopedii Powszechnej PWN-u można znaleźć w ostatnim tomie pod hasłem Życie. Podaje moc DNA, że to jest 10 do 668. Jak on to policzył, nie mam bladego pojęcia, jakieś tam założenia są w encyklopedii przyjęte, natomiast no to jest przecież liczba skończona. Z naszego punktu widzenia tak ogromna, że można w cudzysłowie powiedzieć nieskończona. No ale ona jest skończona matematycznie rzecz ujmując, więc jedni mają inklinację do tego, żeby DNA traktować jako przeliczalny zbiór możliwości, a inni jak ja i pan Patryk na przykład, że nieprzeliczalny, prawda? Więc
Mi to brzmi trochę jak jakiś antropomorfizm, takie, że my, ja wiem jaka liczba, ja wiem lepiej. No nie, no świat jest większy niż człowiek, tak mi się wydaje. I to jest taka moja pierwsza intuicja przed podawaniem konkretnych liczb tutaj, jakichkolwiek. Bardzo proszę, kto z Państwa, jeszcze mamy chwilę czasu. Pan Zubelewicz, proszę. Proszę na marginesie tutaj pańskiego wykładu. Już pisze Pan w tym tekście, który otrzymaliśmy, że na tym polega też umiarkowanie racjonalizmu Grudniewicza, niezwykle subtelnego w przeciwieństwie do racjonalizmu oświecenia, który wierzył we wszechmoc zrozumienia. Otóż wszystko z Bogiem, nie tak. Otóż sądziłbym, że tutaj Grudniewicz, rozważania Grudniewicza są zbieżne z tym, co pisał Aleksis de Tocqueville. Znaczy takie kilka zdań przeczytam, gdzie Tocqueville wypowiada się o racjonalizmie właśnie oświecenia. Mniej więcej no, w takim duchu jak Pan. Pisze on tak, książę tam ilustruje rewolucję. Powiedziano, że znamieniem filozofii XVIII wieku było coś na kształt adoracji ludzkiego rozumu. Bezgraniczna ufność w jego wszechpotęgę, mogąca dowolnie przekształcać prawa, instytucje i obyczaje. Powiedzmy sobie szczerze, w istocie rzeczy, w istocie niektórzy z tych filozofów wiedzieli nie tyle rozum ludzki, co swój własny. No mniej więcej to nigdy nie okazał takiego jak powiem, braku zaufania do powszechnego rozsądku. U nich to znaczy Anglików i Amerykanów. Rozum jest dumny i ufa sobie, ale nigdy nie bywa wystrzelony. To też ich doprowadził do wolności. Nam zaś, to znaczy Francuzom, potrafił wymyślić jedynie nowe formy niewolne. To takie. Ja tylko dodać bym chciał do tego, co pan Patryk napisał, bo jakoś tu akcent jest na oświecenie położony. Powiem to jako pracownik akademicki. Zadufanie czy pycha współczesnych myślicieli jest nieporównywalnie większe od tego, co było w oświeceniu. Przecież ta sztuczna inteligencja ma wszystkie problemy rozwiązać. Jakby w świecie nie było tajemnicy, a w świecie jest tajemnica nieodjemna. Nic się z nią nie da zrobić, tak mówi Wolniewicz i Dostojewski tak mówi. Platon. I ktokolwiek ma trochę rozumu w głowie, to tak mówi. No. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa? Czy mało jest tak ciemnie po prostu w historii ludzkości, jak świecenie? Trzeba sobie zobaczyć, czy zdać tego sprawę, że jest to wycinkowe myślenie o świecie, jako rzeczy właśnie wspólnie przeliczane, zamknięte i można się dorabiać, tak jak na przykład ręce pomyli jednorodne są instrukcje zarządowe, jak zrobić krzesło, jak i co to jest księżyc. No. Wszystko wiemy. A jak ty mówisz, wszystko wiemy, jest bardzo, bardzo niedługo. Tak, takie mi się zdanie przypomniało z Bertranda Russella, które trochę do niego nie pasuje, ale faktycznie takie zdanie jest. W książce, która się nazywa Szkice niepopularne, pada takie zdanie. A te szkice niepopularne były pisane już w drugiej połowie XX wieku, gdzieś koło 1950 roku. Żyjemy w epoce najbardziej zaściankowej od czasów Homera. No to myślę, że to zadufanie właśnie o tej zaściankowości świadczy, bo nie te wszystkie ornamenty, które są naokoło. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze? Chciałbym się odnieść do nieskończonego umysłu. Profesor Wodniewicz, tak wydaje mi się, że tam widzę trochę Boecjusza w tym, że Bóg jest poza czasem, patrzy na świat z boku, jest też Leibniz i monadologia. I tak się zastanawiam, czy profesor Wodniewicz trochę rozwijał tę ideę. I czy w ogóle jakoś się odnosił do przedwiedzy boskiej. No mi się wydaje, jeżeli mogę coś powiedzieć, że no, oczywiście, że jest ta intuicja u Wolniewicza, że ta analogia umysłu ludzkiego do umysłu Bożego jest wielce niedoskonała, ale po tej cienkiej nici my spróbujemy coś zrobić, no bo przecież to jest uciekanie, w moim opinii mówienie, że o, no bo Bóg jest ponad czasem i ponad to nie można nic o nim powiedzieć, no a Wolniewicz powiedział i to coś bardzo sensownego, więc wydaje mi się, że z jednej strony tak, jest ta intuicja, że to jest jednak
nie da się opisać ludzkimi słowami umysłu Bożego, ale coś da się zrobić, więc z jednej strony... ale do Bocjusza bym się nie odwoływał, bo to w ogóle nie... Nie chodziło mi o ten artykuł o rolnicy Bożej, tylko to zagadnienie wolności człowieka, kiedy Bóg wie wszystko. No to już w ogóle inny temat, że tak powiem. To już trzeba było o wolnej woli porozmawiać, o determinizmie i tak dalej, a to było też trochę na innych wykładach. No ale uważam, że jeżeli mogę jedno zdanie powiedzieć, to że Wolniewicz to jest tradycja kompatybilności wszechmocy Bożej z ludzką wolnością. No i tyle można by na ten temat powiedzieć, że da się to pogodzić. Trudno, ale się da. Tak pan profesor mówił o umyśle Bożym, o rodzice, to tak naprawdę ta praca to pokazuje, że umysł boski ma istnieć, to musi z niego być i ma być taki, jak oczekujemy, żeby był, to musimy z niego usunąć element czasu. No, tak. I ta praca doskonale to pokazuje. I doskonale też pokazuje, jakie w takim wypadku jest myślenie. I tutaj właściwie wszystkie te nasze typologie, no jakby eliminują pojęcie czasu, prawda? Zmienność to, czas i zmienność to są nasze problemy ludzkie, powiedzmy, nawet nie wiemy, jak zwierzęta to przeżywają. A cała reszta już jest takim czasem. Mi się wydaje, że najdonioślejszą ideą w tym umyśle Bożym u Wolniewicza jest jednak to, że Bóg widzi obrazami, a nie tak jakby słowami. No jest... No, no dokładnie. A obraz to jest, no tak jak w ontologii sytuacji jest napisane u Wolniewicza. Sytuacji się nie definiuje, tylko opisuje. Tak samo Pan Bóg nie definiuje świata, nie podaje żadnych logicznych ani słownych definicji, tylko obrazy. Tak jakby Pan sobie w pamięci jakieś wspomnienie przywołał, tak? Jakiś obraz. Pan nie mówi, że Bóg myśli pikselami. Nie w tym sensie, nie. O wielkiej rozdzielczości. Chciałem podać pewien przykład Panu Profesorowi na temat możliwości opisywania. Mianowicie jest taka książeczka pisarza z francuskiej grupy Olimpo, Gniata, postawa Gniata, gdzie jest na 52 stylach literacji opisane jest jedno małe wydarzenie. I to pokazuje pewien potencjał. Oczywiście książeczka nie ciągnie się wystąpi, jest mała. Ale jest to eksperyment literacki, który pokazuje, że tak naprawdę wielość aspektów, z jakimi możemy podejść do jednego wydarzenia, jest wystąpiona. No, to by odpowiadało na tutaj poprzednie pytanie. Dobrze, w takim razie bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę udanych wakacji, dobrego odpoczynku i przypominam, widzimy się, zapraszam serdecznie 2 września. Chciałam przypomnieć, że w międzyczasie, przed tym 2 września, jeszcze są 2 emisje filmu Wolniewicz Zdanie Własne na antenie Telewizji Trwam 28 czerwca o godzinie 12.20 i 2 lipca o godzinie 22.00, a także będziemy podawać na naszych mediach społecznościowych i na stronie informacje o pokazach filmowych pierwszy zaplanowany 15 lipca w Zakopanem. I do zobaczenia 2 września. Dziękuję bardzo.